Dzień dobry. Witamy Państwa z hali sportowej Regionalnego Centrum w Lubinie. Niedziela, pierwszy dzień wiosny, niedziela palmowa, ćwierćfinał Mistrzostw Europy do lat 17. Będziemy dla Państwa transmitowali mecz Czechy-Dania. Witają Państwa Marek Zawadka i Piotr Kopyt. Transmisja jest dwutorowa dla widzów telewizji regionalnej, czyli telewizji naziemnej z Lubimia Miedziowego oraz kanału UPC. Jest też zsyłana też na Dolnym Śląsku przez kanał UPC oraz streaming na kanale Badminton Lubin. Mecz, który będziemy mieli jako pierwsze spotkanie, będzie to gra mixtowa. Po stronie duńskiej będzie Aleksandra Boje i Paul Eriksson, a po stronie czeskiej Hela Fusowa i Matej Kubaczek. Czesi, jak już mówiliśmy wczoraj, mieli tak zwaną grupę śmierci, bo to była bardzo wyrównana grupa. Zresztą jako jedyni nierozstawieni znaleźli się w ósemce. Tak, wszystkie pozostałe zespoły to były tak jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i tak dalej były porozstawiane, a jedynie Czesi tutaj weszli bez rozstawienia i przeszli swoją grupę, wygrywając wszystkie mecze, odprawiając takie ekipy jak Rosja, czy Ukraina, czy też Węgry. Tam jeszcze była Norwegia, ale Norwegia niespecjalnie się w tej grupie, prawda, liczyła. No Dania jak zwykle to jest faworyt wszystkich zawodów europejskich. To jest tak jak w piłce nożnej. Wszyscy grają, a wygrywają Niemcy. Tak? A wygrywają Niemcy i tak z Duńczykami jest, choć już zeszły rok pokazał, że może być inaczej. Już też wspominaliśmy, że w Mistrzostwach Europy U19 akurat Duńczycy przegrali półfinał przeciwko Hiszpanom. I to był duża niespodzianka tak naprawdę tamtych zawodów, także Może tu być również niespodzianka, ponieważ Czesi naprawdę grają bardzo dobre zawody i mają bardzo dobrych zawodników. Przypominamy tylko, że prowadzonych przez naszego trenera Jacka Niedźwieckiego, znaczy naszego pochodzącego z Polski i wielokrotnego mistrza Polski. Tak, Jacek Niedźwiecki z ekipy czeskiej ma najdalej do nas, bo ma Suwałk. No właśnie, Czesi mają bliżej, znaczy jego drużyna ma bliżej. To prawda. Na matach obok inne mecze ćwierćfinałowe będą rozgrywane między zespołami Anglii i zespołami Niemiec. Przypominamy, że Niemcy wyeliminowali po zaciętym pojedynku naszą reprezentację w 3-2 i to wygrywając w ostatnim meczu grę mixtową. Ja wczoraj zapowiadałem inny mecz na tym korcie, ale okazało się, że nie możemy tego zmienić, bo już wcześniej przed imprezą było ustalone, że na tym korcie zagra ktoś z naszej grupy, bo liczyliśmy... Nie, myśmy myśleli, że będą grali Szwedzi, tak, a grają tak, Anglicy tak, z tak, i okazało się, że tego nie można zmienić i no jednak i grają nasi. Tak, na kolejnym jest Szwecja z Turcją. Turcja trochę tak szczęśliwie awansowała do tej części turnieju, gdyż przegrywając ze Szkotami praktycznie pozbawili się szans, ale Szkoci niespodziewanie przegrali z Estonią. Przegrali z Estonią jeszcze, nie z Estonią, z Finlandią, przepraszam. I przegrali mając trzy lotki meczowe. Tak, mogli wygrać i w ten sposób zafundowali awans właśnie Turkom, także chyba się znowu cieszą. A Piotrowi pomyliło się z Estonią, ponieważ Estonia też w ostatnim meczu tutaj zaszalała i przegrywała z Białorusią 4-0 i wygrała ostatni mecz 2-0 w setach. A gdy wygrała 2-1, to wyleciała też z ósemki. Tak. No i na czwartym boisku Francja gra właśnie z rzeczoną Estonią. No u nas powoli się już sędzia zapowiedział grających. Zaczynają Czesi. Fusowa serwuje. No zobaczymy, jak się ułoży. Oczywiście zawsze tak jest, że na tego typu zawodach to wedle zasady bij mistrza, to wszyscy grają przeciwko Duńczykom. Jeszcze możemy wysłuchać teorię, że dla dobra dyscypliny dobrze by było, żeby to nie byli Duńczycy dalej.
Tak, tak, bo to nudne wtedy, a to jak to może, może by się coś zmieniło. No na razie się układa Duńczykom. 2-0 dla nich. Proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy oglądali nas przez 3 dni, gratulujemy wytrwałości. Chcieliśmy powiedzieć, że dzisiaj mecze są rozgrywane ciut inaczej. Dzisiaj drużyna, która będzie miała 3 wygrane mecze, cieszy się i idzie do szatni, idzie do hotelu, bo gramy do 3 wygranych spotkań. No tak, no z powodu choćby takiego, że przegrywający odpada i dlatego nie ma sensu grać wszystkich gier tak, jak było to w rozrywkach grupowych. A jak życie pokazało właśnie w rozrywkach grupowych, dlatego się gra między innymi wszystkie mecze, bo... Potem małe właśnie, punkty, punkciki. Tak się liczą. Sędzia wywołał out. I mamy pierwszy punkt dla Czechów. Widać, że Czesi są bardzo spięci. Spięci. Tak na razie tak. Wydawać by się mogło proste błędy. Lotka przeleciała obok rakiety. Tej uwagi trenera Niedźwiedzkiego. Znowu niepewny był, czy wejdzie, czy nie wejdzie. No zaryzykował, że będzie out. Niestety dla niego lotka była w korcie. Teraz z kolei długim serwem zaskoczył czeską zawodniczkę Duńczyk. Drużyna duńska... Bardzo nerwowo zaczęli Czesi. Tak, bardzo. A drużyna duńska w fazie grupowej prezentowała się delikatnie mówiąc niewyraźnie, prawda? Tak, no zaczynając pierwszy mecz od porażki w singla z Włochem. Tak, a później te wszystkie ich mecze były takie, być może grali na pół gwizdka i to też nam trudno powiedzieć. Duńczycy to jedna wielka niewiadoma, bo oni rzadko się pojawiają w Europie na turniejach. Mają u siebie taką rywalizację i tak to rozwiązane, że pojawiają się w Europie na 3-4 turniejach juniorskich. No mają z czego wybierać, krótko mówiąc. A tutaj odjechali. No mocno, 9-7 to jest bardzo duża przewaga. I znowu nieudana obrona, czy udany atak Duńczyków. 10-7. No musi im coś trener Czechom powiedzieć w przerwie, bo żeby uspokoić tą grę, bo no nie układa się i to głównie chyba z nerwów. Znowu próba zaskoczenia i to skutecznie Rusową. Długim serwem ledwo odebrała i jedyne co jeszcze zdawała zrobić, to zagrać taką lotkę nad siatkę, z którą nie mieli problemu Duńczycy, żeby zbijać. No to widzimy w powtórkach właśnie takie proste niby błędy Czechów, no. Tu widzimy, ten pan z lewej to jest Jacek Niedźwiecki. Trener kadry czeskiej. Juniorów i chyba już seniorów też. No całą taktykę chyba wyłożył, także... Także już, no w ich wypadku może być już tylko lepiej, no bo 11-1 to jest olbrzymia przewaga na pierwszą przerwę techniczną. A może on po prostu mówi, żeby się obudzili po prostu? Może tak, no ale myślę, że głównie ich tak ciężar odpowiedzialności trochę tak przytłoczył. Jednak, że to Duńczycy... Według mnie żadne porady techniczne tu nie mają racji bytu. Ale taktyczne mogą mieć już. Tak. Tak, bo żeby po prostu przestali się bać. Bo było widać wczoraj w dwóch meczach z Rosją i... Nie, wczoraj grali jeden mecz z Rosją, a wcześniej było widać, że grać potrafią. No potrafią, bo jednak potrafią. Grać z Rosją i z Ukrainą i z Węgrami. No teraz szczęśliwie po siatce, po taśmie się lotka ześlizgnęła i punkt dla Dani. No nieudany, taki zrzut na taśmę, na siatkę Chłopaczka i kolejny punkt. Widać, że już co pewien czas serwują wysokim serwem na Fusową, bo się im parę razy sprawdziło dań Duńczykom. I... Kolejny punkt. Wczoraj właśnie Finki ograły Szkotki
długimi serwami w grze podwójnej. Szkodki nie mogły znaleźć recepty na co pewien czas używane przez Wilki. No tutaj to też według mnie trochę Fuksowa przyspała, bo mogła właściwie wystartować do tego, a tak to Chubaczek musiał z jednego rogu lecieć pod drugi po przekątnej, żeby odebrać. O, bardzo dobry teraz odbiór i atak i od razu przynosi to efekt w postaci trzeciego punktu, aczkolwiek no ten set to raczej już jest wygrany przez Duńczyków. No nie sądzę, żeby się tutaj zmieniło takiego, żeby Czesi byli w stanie dogonić. Niemniej jednak czwarty punkt zdobywają przez wyrzut Wałt zespołu Danii. No i bardzo dobry atak Duńczyka. Kto wie, może to kiedyś będzie para licząca się na świecie, tak? Mówisz o Czechach? No daj im Boże, ale... Tak, out. Out i mają punkt. Po dobrej takiej dłuższej wymianie Czesi zdobywają. Przyda im się. Tak, tak, bo to dobrze było, żeby się w końcu rozgrzali i zaczęli coś grać. Bo... Żeby uwierzyli po pierwsze, że mogą, a nie tak właśnie przystąpili trochę, tak jak mówię, do tej rywalizacji, jakby nie do końca wierzyli, jakby no trochę ich sparaliżowała ranga i przeciwnik i to, że to jedynka turniejowa i grają zupełnie inaczej niż wczoraj obserwowaliśmy. My proszę się, wybraliśmy ten mecz, bo uważaliśmy, że Czesi czy też Rosjanie, tam do końca nie wiedzieliśmy jeszcze kto wejdzie, jednak dadzą odpór Duńczykom, co nie znaczy, że jeżeli nie ten mecz, to następny będzie ciekawszy. No uważam, że natomiast, w kolejnym singlu męskim to Lauda jest faworytem. Natomiast Duńczyków nie widzieliśmy na żadnej transmisji. Bo uznaliśmy, że będzie czas ich pokazać tak później, no i ten czas nastąpił. No, lotka setowa. A na trybunach widzieliście Państwo część ekipy czeskiej, trochę zakłopotanej, trochę zeskoczonej set tym, że to tak brutalnie poszedł ten set. Pan Jacek Niedzielski do zawodników, widzę tam ręką coś odgrywa, coś backhanduje. Tak jakby chciał grać. Tak, tak. No muszą coś zmienić w swojej grze, bo tak to będzie jeden z tych krótszych meczów. Bo jak na razie to on trwał ile? 8 minut. Czyli szału nie ma. Szału nie ma w tym czasie, jakby tak miały wszystkie mecze oglądać, to w ciągu godziny skończymy naszą przygodę dzisiaj z świecikami. Nie, proszę pana, Lauda wygra, zobaczy pan. Mamy nadzieję, że Lauda wygra, mamy nadzieję, że postawi się Teresa Sablikowa, chociaż zawodniczka... No do trzech razy sztuka. Zawodniczka duńska, tutaj wszyscy mówili, że jest... Bardzo dobra, tak. Bardzo dobra. No, ale Szwabikowa jest z kolei tak ambitna, już pokazała, że można wychodzić z takich opresji. No, ale wczoraj płakała po meczu, który... Tak, wczoraj takie dwa obrazki Szwabikowej były. Tak, po singlu tak. Płacz i to, taki, to naprawdę duży. Taki ocierający się o histerię. A po deblu uśmiech, bo wygrały właśnie z Fusową ostatni pojedynek deblowy. Także może singiel też jej się jakoś ułoży. Ale tutaj patrzę na statystyki, to pani Aleksandra Boje, grająca ze strony duńskiej. To jest 300 na świecie teraz, tak? 300 na świecie, 241 w deblu, 644 w mikście. Na 18 meczów w singlu wygrała 12. Na 6 meczów w deblu wygrała 4 i na 7 w mikście wygrała też 4.
Ostatnio widziano ją na turnieju German Junior, gdzie w mixie. No bardzo dobra obrona Duńki teraz. Gdzie w mixie najpierw pokonała swoich kolegów i koleżankę z reprezentacji i potem przegrała z Koreańczykami. Ale wcześniej startowała na seniorskim Norwegian International i w singlu doszła dosyć wysoko, bo no teraz dobrze Husowa dobiła, tak. Bo zakończyła rywalizację w sobotę, czyli by doszła do ósemki. No proszę. Wcześniej była... grać potrafi. Tak, i popatrz Piotrze, że ona też grała na seniorskim węgierskim turnieju i na seniorskim praskim turnieju i na... A wcześniej grała znów w Niemczech i w Norwegii. Czyli ta zawodniczka duńska od 2014 roku pojawiła się na dwóch turniejach juniorskich w Europie oraz na raz, dwa, trzy, na czterech turniejach seniorskich. A resztę przyjmowała formę w Danii. To jest właśnie taki duński chub wsobny, bym powiedział, tak? Chub wsobny, że po prostu siedzimy w Danii, gramy i jak ktoś się pojawia ciekawy, to wyślemy go na chwilę za granicę. Jak zagra dobrze, to wyślemy go drugi raz. I poprawi te błędy. A jak przegra raz, dwa, no to poczeka sobie kilka lat. Tak, gdzie rywalizuje ze starszymi od siebie jeszcze, nie? Tak, to... tak, bo tutaj będziemy widzieli... Znowu wysoki serw na Husową, ale tym razem Boje popełniła błąd serwu. Także za wysoko lotka została uderzona powyżej talii, także punkt dla Czechów, 5-3. Trochę lepiej teraz Czesi zaczęli, ale nadal nieskładnie im pojedzie, uważam. A Jesper Toft pojawił się tylko w Europie? Na turniejach badminton Europe. No, teraz taką przepychankę wygrała Husowa na siatce, także bardzo dobrze, 6-4. Zagrał tylko 4 mecze. 2 wygrał, 2 przegrał. Zagrał w Niemczech i na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie w singlu przegrał z Vincentem Mediną. Osiągnęła bardzo dobrze. Ale się bronią Duńczycy. Out. Tak, to jest piąty punkt dla Czechów. No, bardzo ładna, długa wymiana i bardzo ładna akcja. Widzieliśmy teraz znakomite obrony i atak, także wszystko co najpiękniejsze w tym sporcie. A o zawodniku Paw Eriksen nie wiemy kompletnie nic, ponieważ przyjechał tylko tydzień temu do Berlina. Zagrał w mixie przeciwko właśnie swojej koleżance, z którą gra, i przegrał wyraźnie, a potem zagrał w Debla i też przegrał z Japończykami, ale jeszcze wcześniej zagrał z naszą parą Simonosz Niklas. Taka para była, że tak powiem, zbierana szybko, ponieważ Karolina Schubert doznała urazu i naszą parę oprawili. Także chyba Łukasz by chciał, żeby ten wynik został zatarty. Zapewne. Ale teraz Czesi zaczęli naprawdę grać porządnie. Już widać, że mi taki stres pierwszy minął i Husowa zaczęła grać naprawdę płasko, szybko i wszystko jej wychodzi. I obrony, i właśnie atak, także proszę, bardzo dobra obrona. I boisko, także to znakomita akcja. Czyli mogą i chcą. Jeszcze wracając do tego, dlaczego graliśmy ten mecz, ponieważ po cichu liczymy, że tu będzie sensacja, że Czesi doprowadzą do piątego meczu i... Tak, ja bym się nie zdziwił, że Czesi to wygrają. Patrząc po tym, jak
Wygrali poprzednie mecze w grupowych pojedynkach. Naprawdę mają taką dosyć równą ekipę. Drużynie czeskiej też kibicujemy z takiego powodu, że wczoraj na koniec meczu Polska-Niemcy, jak oni tak, już... Czesi solidarnie zostali. Zostali Czesi i Słowacy, zostali solidarnie i zostali i zrobili taki trójkąt wyszehradzki. Bez wyboru. Tak? Kibicowali nasze. Proszę pana, ja panu powiem, że na boisku obok Anglicy pierwszy set przegrali 21-18. Z parą mixtową, która właśnie wyeliminowała nas z dalszej gry. Widzi pan? A widzę. Z Ralmanem i ze Schreiber. Widzę też, że Szwedzi za chwilę będą... No nie, no pierwszy set grali 21-16, drugi przegrałem 4-6. Natomiast Francuzi idą na medal. To jest jednak... odbędzie się tutaj szybki program Estończyków, którzy wczoraj zrobili, że tak powiem, kolokwialnie numer. Bo po dwóch wygranych meczach 5-0 spotkali się z Białorusią i nagle zdziwili się, że przegrywają 4-0 i muszą ostatni mecz wygrać, urwać przynajmniej dwa sety, żeby awansować. No u nas 10-8, nadal wyrównana jest ta walka w tym secie. Boisko. 9 punkt do Czechów. No, bo... No warto, przynajmniej trzeci set zagrać i wygrać. Mówię o Czechach. Dzisiaj możemy też zauważyć, że sędziów na boisku już jest więcej liniowych, bo już jest czterech. Czterech na cały kort, tak, także... Odpowiedzialny każdy jest za swoją linię, już nie za dwie, tylko za jedną. No i widzimy też, że pan sędzia lotkowy, serwisowy zabrał za mało lotek. Być może jakaś norma mówi unijna, że nie może mieć więcej niż jedna tuba. Może. Chcesz na German Open, to trzy tuby nie. Ale mi się wydaje, że to też może być rozporządzenie sędziego głównego, który nie ma tu nic do pracy, bo jest ich trzech i próbują zainteresować sami sobą na siłę. Tak. I może dlatego, żeby czuć ważnym. Zawsze, proszę Państwa, na takich zawodach organizatorzy też mają przyboje z sędziami głównymi, którzy próbują być mądrzejsi niż organizator i próbują organizatorowi powiedzieć, że ta reklama będzie stała w lewo, a tamta w prawo i po prostu i dlaczego? No bo tak. I to jest argument, proszę Pana. Znowu wysoki serw na futsową, ale to się już nie daje zaskakiwać takim tym, jest... Jest takie, i boiseczko. I super zagrała. I zaczynają wchodzić im lotki już takie na pograniczu i może być, panie Piotrze, bardzo dobrze, że jak oni podjęli walkę w drugim secie, to może, kto tam gra dalej, Janek Gołda? Tak, to zdecydowanie może, lepiej grają teraz. Tak, to może Janek Gołda uzna, że to nie ma tak, co się bać. Nie mówię panu, Gołda wygra. Ale Duńczyk bardzo ładnie zabija tą ręką, tak naprawdę nadgarskiem i odwróconym trochę forehandem to gra. Czyli widać, że wyszkolenie techniczne jest na wysokim poziomie. No tu Fusowa zaspała trochę. Nie wiem, na co liczyła, że może nie przejdzie przez siatkę ta lotka, czy jak. No i teraz odegrała zbyt wysoko na siatkę, to właśnie o tym to z trenerem Borkiem przy śniadaniu rozmawialiśmy, że tak się nie powinno odgrywać. Out, 12 punkt dla Czechów. Znowu po tej przerwie Duńczycy tak zaatakowali i odskoczyli znowu na kilka punktów. Teraz jednocześnie muszą gonić.
No a tak niestety duński. No, skuteczny bardzo. Osoba nie wiedziała, jak to odebrać, dostała tak na ciało. Ale zauważyłeś, że Janek wypuścił nowe ubranka dla kobiet i one są takie falbankowe? Takie falbankowe, że piżamowe? To kiedyś mieli takie falbankowe. Nie, kiedyś mieli plisowane spódnice, pamiętam, były takie spódnice. Petrasewicz, Piotrowska w tym grała. Gałkowa, Persona, tak. Z jakiegoś festiwalu badmintona kojarzę, tak był ubrany. Bardzo dobry teraz atak Czechów. No jeszcze są w grze. 14 punkt. Numer 3 Francuzi prowadzą ze stanem 1-0. Wychodzi teraz przy pojedynczej Arnaud Merkle, który zaliczył właśnie w tamtym tygodniu swój turniej życia, dochodząc do finału German Junior. Niemcy z Anglikami. O, bardzo dobrze teraz przecięła uderzenie Fusowa i... punkt dla Czechów. Niemcy z Anglikami grający na korcie imprezy Lublin TV, Badminton Lublin TV, przepraszam, Badminton Europe TV, grają teraz drugi set. Niemcy, no, wygrywają drugi set 14-12. Turcy rewanżują się za porażkę w pierwszym, jest 16-13. A to, co się dzieje na korcie telewizyjnym, to widzicie Państwo, teraz błąd serwisowy, out, znaczy nie błąd. No, cały czas punkt przewagi Duńczyków. Nie mogą jakoś tak wyjść na prowadzenie. Czesi się znowu myli, raz chłopacze. 18 punkt. O, bardzo dobry atak, szybkie zbicie i boje nie daje rady obronić tego uderzenia. 17 punkt dla Czechów. 17-18. Tak jest. Tak jest 18 punkt. Jest 18-18, jest szansa na trzeci set. Jest szansa na trzeci set naprawdę. Tu też teraz właśnie w obronie widać, że tak. No, dobrze bronią się Czesi, bo Fusowa jak wyrzuca lotkę w lob, tak robi, no to po przekątnej. Także że jeżeli będzie atak ze strony duńskiej, no to no do niej będzie dłuższa droga tej lotki, tak? Tak jak to w mieście być powinno. I atak Chubaczka. O, niestety nie obronili teraz na 19 punkt do Duńczyków. No, przechodzi przynajmniej Janek Loda, idzie się. Już tu. No stanęli, no nie wiem dlaczego. Po raz kolejny taki zamarkował, że będzie zmeczował. Chyba jednak widzi to, że... Tak, mamy lotkę setową teraz. To nie no ma meczową, coś, przepraszam. Nie ma się czekać i trzeba się zbierać. Ale ze zwodem odbiór piękny teraz był. Jeszcze sięgnęła Fusowa. No i obrona
się nie udała. Szkoda, proszę Państwa, tego pierwszego setu, którego Czesi tak, oddali właściwie oddali bez walki, bo było widać, że potencjał jest do nawiązania. No, no niestety, na razie 1-0 dla drużyny duńskiej. My zapraszamy na małą przerwę reklamową widzów telewizji regionalnej oraz Badminton Lubin. A po przerwie dla Państwa Wojtek Szpudlarczyk i Janek Wolańczyk. Do usłyszenia.
Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Wita Państwa Wojciech Skudlarczyk. Dzień dobry. I Jan Wolańczyk. I będziemy dla Państwa komentować już drugi pojedynek w meczu Dania-Czechy. Wojtku, jak oceniasz pierwsze spotkanie w grze mieszanej tych drużyn? No muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak łatwego zwycięstwa, szczególnie w pierwszym secie pary duńskiej. Mimo że rozmawiałem tutaj z trenerem reprezentacji Czech, którym jest obecnie Jacek Niedźwiecki, mówił, że nie wiążą dużych nadziei z tym mixtem, ponieważ para duńska jest bardzo dobrze wyszkolona, szczególnie bardzo Duńczycy są bardzo dobrze w grach mieszanych. No jednak tu zbyt łatwe zwycięstwo w pierwszym secie i wydaje mi się, że ten drugi set dopiero pokazał, że para czeska potrafi grać na wysokim poziomie. No niestety zabrakło czasu na to, żeby zdobyć więcej punktów i może pokusić się o tego trzeciego seta. Tak jest, teraz jesteśmy świadkami gry pojedynczej panów i reprezentację Danii reprezentuje Jesper Toft, a Czech Jan Louda. Jan Louda może być nam znany z Polish Junior, które było rozgrywane w styczniu, także w Lubinie. Tak, no tutaj dużo słyszałem już o tym Czechu z ust trenerów różnych, że jest to bardzo, bardzo duża nadzieja czeskiego badmintona, że zawodnik, który gra naprawdę na niezłym poziomie, do tej pory rozegrał dwa mecze w singlu, w turnieju w fazie grupowej, obydwa wygrane, także zobaczymy. No Dania zna nas z bardzo dobrych singlistów, między innymi Jan Jorgensen, który teraz jest numerem 3 na listach światowych, Viktor Axelsen, taka wschodząca gwiazda duńskiego badmintona, także no te tradycje, no i oczywiście Peter Gade, który jest chyba najsłynniejszym zawodnikiem z Danii. Legenda badmintona, obecnie trener we Francji. No także te tradycje i warsztat szkoleniowy w singlu mężczyzn na pewno jest bardzo duży i zobaczymy. Jednak myślę, że tutaj po cichu ja, można powiedzieć, że obstawiam na zwycięstwo Czecha i liczę tutaj na niespodziankę. Janek jest tutaj numerem 1 także w turnieju indywidualnym, więc to też może podpowiadać nam o jego sile. A teraz przyjrzyjmy się spotkaniu. Na razie zawodnicy się zapoznają, szukają swoich słabych stron, aby potem mocno wejść w to spotkanie. Tak, ja widzę, że tutaj zawodnik czeski jest bardzo zmotywowany do tego zwycięstwa, ale tak jak po pierwszych uderzeniach widzę, że zawodnik duński jest bardzo dobrze przygotowany taktycznie. Już pierwsze uderzenia pokazują to, że wie, gdzie ma zagrywać lotki i na pewno nie będzie łatwo Czechowi tutaj zwyciężyć. Zagrywa w pole w tym momencie. Lotka. Bardzo ryzykowne zagranie Janka pod samą boczną linię. Tak, ta lotka jeszcze wcześniej była zagrana po taśmie, także to dodatkowo utrudniło. Myślę, że on nie celował tak dokładnie tego zagrania. One przez to, że lotka wcześniej otarła taśmę, troszeczkę jakby zmieniła tor lotu. I tak jak widzieliśmy, zawodnik duński był troszeczkę zaskoczony, że lotka jeszcze wpadła w kort. Mamy kolejną akcję. Bardzo mocny smecz z końca kortu Duńczyka. Duńczyk jest bardzo wysokim zawodnikiem, jest o ciupinkę wyższy od Janka. To może też pozwalać mu na takie łatwiejsze poruszanie się po korcie. Tak, no jak zawodnika 17-letniego jest bardzo, bardzo wysoki, przy tym bardzo sprawny, także... Tak, tutaj widzieliśmy już na tych mistrzostwach zawodników wysokich, którzy mieli problem ze swoją koordynacją, ale to w tym wieku chyba jest normalne. No tak, no wzrost jakby... zawsze są atuty, zawodnicy wyżsi mogą atakować z wyższego pułapu, nie muszą tyle biegać, no ale z drugiej strony mają problem z tą koordynacją, nie są tak szybcy jak zawodnicy niscy, także każdy zawodnik ma jakieś swoje predyspozycje, które pomagają mu lepiej grać i tak jak mówię, no zawodnicy niscy mają swoje i wyżsi także mają jakieś inne predyspozycje. I mamy w tym momencie czwarty punkt Duńczyka, co daje nam remis w tym spotkaniu. Czesi tutaj już muszą tak naprawdę wygrać, ponieważ ich sytuacja będzie w innym przypadku bardzo ciężka. Tutaj przypominamy, nie będziemy grali wszystkich gier przy stanie 3-0.
zakończymy nasze spotkanie. Tak, faza pucharowa to już tak naprawdę system KO, czyli przegrywasz, odpadasz, nie ma potrzeby rozgrywania wszystkich 5 pojedynków, ponieważ nie będziemy na pewno mieli sytuacji liczenia wygranych i straconych setów, zdobywania punktów, ponieważ liczy się tu tylko i wyłącznie bezpośredni pojedynek. Także drużyna, która zdobywa pierwsze 3 duże punkty, wygrywa 3 pojedynki, awansuje do półfinału Mistrzostw Europy. Tak jest, a my w tym momencie mamy lekką przewagę dwupunktową Duńczyka. Tak, tak jak wspomniałem, Duńczyk bardzo dobrze taktycznie. Myślę, że Czech tutaj się rozegra. Tak jak teraz będzie męczył wysokiego zawodnika tymi dropami spadającymi pod nogi. To jest bardzo trudne dla takich wysokich zawodników. Oni muszą zejść bardzo nisko na nogach. Jest to bardzo trudne fizycznie. I teraz jeszcze na początku seta zawodnik duński nie ma tak dużych z tym problemów, ale jak będziemy mogli to obserwować wraz z upływem czasu, te uderzenia będą coraz trudniejsze do odbioru dla zawodnika duńskiego. Jest tutaj, mamy teraz błąd w siatkę Duńczyka, co pozwala na remis Czecha i mamy w tym momencie 6-6. Tak, 6-6, ale chyba jeszcze nie widzieliśmy żadnej dłuższej wymiany. To jest taka gra błędów. Zawodnicy znają stawkę tego pojedynku. Zawodnik duński wie, że może nie jest faworytem tutaj, ale wie, że zdobycie tutaj punktu ustawi jego drużynę w bardzo komfortowej sytuacji. Prowadzenie 2-0 przed kolejnym singlem kobiet, który będzie następną grą, na pewno będzie bardzo dużą zaliczką. Natomiast Czesi tutaj liczą na te 2 punkty w grach pojedynczych i muszą wygrać singla mężczyzn, myślę, singla kobiet, żeby myśleć o zwycięstwie nad Danią. Tak jest, a my tutaj patrzymy się na kort obok, na kort telewizyjny Badminton Europe i tam jest rozgrywany pojedynek między drużyną Niemiec a Anglii i w tym momencie mamy prowadzenie w całym meczu 1-0 Niemców, a w tym momencie jest rozgrywany singiel męski i jest prowadzenie Niemca. No, na tamtym korcie zamiast Niemców powinniśmy grać my, ale niestety wczoraj żeśmy odnieśli porażkę 3-2. No tak, obserwujemy tutaj ten pojedynek. Już wcześniej rozmawiałem z parą komentatorską, która jakby prowadziła ten pierwszy pojedynek na antenie, że Niemcy wygrali mixta. Nasz mix też był blisko, tam ten mecz był bardzo zacięty i tak jakbyśmy my grali z Anglikami, mieliśmy bardzo dobrego singla. Teraz widzimy, Niemiec też prowadzi w grze pojedynczej mecz, także no, byłaby tu też duża szansa powalczyć z Anglikami w dzisiejszym ćwierćfinale, gdybyśmy to my tutaj grali. Tak jest, tam w mixcie potem wspominałem wczoraj Wojtku, że Robert zaczął grać za bardzo, zaczął wchodzić w tą płaską lotkę, co nie pozwalało się otworzyć w Wiktorii i przystosować się do tej gry. No tak, ja tutaj zwróciłem właśnie na to uwagę, rozmawiałem też już dzisiaj na ten temat z panem Ryszardem Borkiem, który jest ikoną, jeżeli chodzi o trenerstwo w Polsce. Także trener, który kiedyś prowadził Roberta Matusiaka i Michała Łogosza. Także naprawdę rozmawialiśmy z 30 minut na ten temat i bardzo, bardzo żałowaliśmy tego, ponieważ tak jakbyśmy, Robert dużo lepiej radził sobie w miękkiej grze, wyprzedzał swojego rywala wczoraj i tak powinien kontynuować to spotkanie też w drugim secie. Zaczęli od prowadzenia 4-1 i wtedy nie wiem dlaczego cofnęli się troszeczkę, myśleli może, że już będzie łatwo i zaczęli wdawać się w płaskie wymiany. Wiktoria nie miała wtedy możliwości przejmować siatki, nie mogła wbiec na siatkę, bo ta gra była troszeczkę za szybka. No i tak jak widzieliśmy, no ten drugi, trzeci set nie układał się po naszej myśli. Troszeczkę zmiana taktyki, oczywiście wiadomo, nie jest łatwo na tym poziomie utrzymywać cały czas taką koncentrację. No i szkoda, żałujemy tego mixta, bo naprawdę, tak jak z panem Borkiem tutaj stwierdziliśmy, nasza para była tak naprawdę lepsza w tym pojedynku, ale nie potrafiła wykorzystać swoich atutów. Tak jest, a my mamy na naszej tablicy wyników remis 9-9. Zawodnicy nie pozwalają na to, by odskoczył jeden albo drugi na większą przewagę punktową. To by sprawiło, że przeciwnik by miał bardzo ciężką, dopowiedz mi Wojtku słowa, sytuację, żeby odrobić te punkty. Tak, ale tutaj warto zwrócić uwagę na Czecha, który chyba na początku był troszeczkę zestresowany. Teraz już zaczynają te uderzenia być coraz lepsze. Widzieliśmy wcześniej zagranie po siatce, które dało mu punkt. Teraz bardzo dobrze wyczuł out, który
minimalny, ale no na linii, tak jak wczoraj już na tej samej linii siedzi pan Marek Dzikowski, on tutaj chyba nie pozwoli sobie na to, żeby popełnić błąd i jakby pomóc któremuś zawodnikowi. Tutaj wszystkie decyzje myślę, że będą obiektywne, no i wygra tak naprawdę lepszy. Tak jest, my mamy 11 do 9 w pierwszej partii tego pojedynku. Spoglądając na kort numer 2, o którym już żeśmy wspominali, Niemcy cały czas prowadzą w grze pojedynczej panów. Jest to prowadzenie 13 do 11, a na korcie numer 4, który zawsze przysparza nam dużo emocji, jest rozgrywany mecz Turcji ze Szwedami i tam mamy w grze mieszany, to jest dopiero pierwszy mecz tego spotkania, tam mamy pojedynek trzysetowy i Turcy prowadzą w tym momencie 18 do 13 w trzeciej partii. Tak, ten kort czwarty to chyba jest kort zaciętych pojedynków. Szwedzi po wygranym pierwszym secie mieli już nawet lotki meczowe w drugim secie. Zawodnicy z Turcji byli w stanie je obronić. Tam były naprawdę bardzo, bardzo długie i wyrównane wymiany. No i teraz już wydaje się bezpieczne prowadzenie Turków 18 do 14 i myślę, że będą w stanie dowieść. No ale tak jak mówiliśmy, to jest sport, tutaj chwila dekoncentracji i jeszcze może być ciekawa historia na tym korcie. Tak jest, na naszym korcie tutaj żeśmy zobaczyli przed chwilą przepiękną akcję w wykonaniu Janka Lody, który ofiarnie rzucając się na kort wybił jeszcze lotkę na koniec kortu, a Dun pomylił się zagrywając lotkę po przekątnej w aut. I mamy w tym momencie stan 12 do 9. Tak, zawodnik czeski widzę, że tu się rozkręca. Tak jak mówiłem, na początku chyba był troszeczkę zestresowany, popełnił kilka takich niepotrzebnych błędów, teraz wyeliminował te złe zagrania ze swojej gry i to już się przełożyło na wynik. 4-punktowa przewaga, no i zawodnik duński teraz już wie, że on nie może liczyć na proste błędy swojego przeciwnika, każdy punkt musi sobie tak naprawdę wywalczyć i to też właśnie zmusza go do gry dokładnej. No i tak jak widzimy, 3 błędy dosyć proste teraz z jego strony, ale to nie jest tak, że on je popełnia ze względu na jakieś swoje słabe wyszkolenie. On cały czas czuje presję przeciwnika i wie, że musi zagrywać dokładniej niż na początku tego seta. Jest, my mamy 14 do 9, to jest 5-punktowa przewaga Czecha. I powiększa ją o 6 oczko i w tym momencie 15 do 9, co sprawia, że Dun jest w opałach. Tak, Duńczyk ma teraz no, problemy. Widać zawodnik Czech tutaj, Czesi mają wsparcie polskiej publiczności. To są zawodnicy reprezentacji czeskiej, polskiej, którzy się znają. My jeździmy na podobne turnieje. Pamiętam, gdy ja byłem w wieku 17-19 lat, czyli juniora młodszego i juniora, potem znaliśmy się bardzo dobrze. Zawsze jeździliśmy na turnieje międzynarodowe do Czech. Czesi przyjeżdżali do nas, także trenowaliśmy wspólnie. Ja jeszcze dodatkowo chodziłem do szkoły sportowej w Głubczycach, która była oddalona 15 km od granicy czeskiej. Także początki swojej gry na ligach zagranicznych to były właśnie Czechy, gdzie grałem w Orłowej. Tak jak mówię, no na pewno zawodnicy z Czech będą mieli tutaj wsparcie polskiej publiczności, na tym bardziej, że każdy by chciał wygrać z tą reprezentacją Danii, która jest zawsze faworyzowana, no i słusznie, no bo to oni mają najwięcej złotych medali w tych turniejach indywidualnych i drużynowych. Dlatego każda reprezentacja na mecz z Danią jest podwójnie zmotywowana. I my też wierzymy w Janka, że da sobie radę i że stan meczu się wyrówna i będziemy mieli na tablicach wyniku 1 do 1, a w tym momencie 16 do 10. Cały czas ta duża przewaga Czecha się utrzymuje. Nie pozwala, aby to Dun doszedł do niego i zbliżył się, co by sprawiło, że ten pojedynek by był bardziej zacięty. Przed chwilą realizator pokazał nam trenerów duńskich. Oni byli bardzo, nie powiem zmartwieni, no ale widać, że ich miny nie były tęgie. Oni się zastanawiali, co tutaj, jakie wskazówki przekazać swojemu zawodnikowi. Widać, że zawodnik z Czech jest bardzo dobrze dysponowany i dzisiaj będzie trudno o to zwycięstwo. Tutaj odpowiednia taktyka może zadziałać, a same wyszkolenie zawodnika duńskiego nie będzie wystarczające. Tutaj trzeba troszeczkę pokusić się o jakieś rozegrania taktyczne tych swoich
tych akcji duńskiego zawodnika. Jak jest, my mamy w tym momencie 18-10. Piękna gra ze strony obu zawodników, co sprawia, że mamy naprawdę piękne widowisko. Tak, zawodnik z Czech jest bardzo mocny fizycznie, widać, że jak na ten wiek bardzo, bardzo, bardzo mocno pracuje na tych nogach, nisko ustawiony, także no duży, duży problem dla zawodnika duńskiego, aby tutaj zmusić do błędu swojego przeciwnika. Teraz będziemy mieli przed sobą serwis Duńczyka. Tak, troszeczkę chyba się rozluźnił. Pomyślał, że ten set już jest wygrany, ale tutaj trzeba będzie walczyć do końca. Pokusił się o sztuczkę techniczną z pierwszego uderzenia. No i teraz widzimy dwa proste błędy, smecz w siatkę. To nie jest potrzebne. Tutaj to dodaje skrzydeł Duńczykowi. On będzie na pewno czekał na takie błędy. Wie, że pomyłki Czecha będą go tutaj, na pewno każda pomyłka Czecha będzie go zbliżała do jakiegoś zwycięstwa w secie. Może w tym albo i w następnym. To jest takie malutkie zwycięstwo dla niego. I teraz wybicie Duńczyka na aut i w tym momencie na tablicy wyników 19-13 dla Czecha. Czech bardzo długo się przygotował do tej zagrywki. Chciał zagrać bardzo dokładny serw i teraz już jest dzięki temu w ataku, tak jak widzimy. No i niestety... I teraz aut zawodnika, tak jest, z Danii. Był w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, wybił lotkę, która nie doszybowała do końca kortu. Zawodnik duński tak naprawdę mógł atakować w środek w ciało i myślę, że to by było bardziej skuteczne niż próba ataku do linii, no i popełnił błąd. 20 punkt dla Czecha i lotka setowa, 7 lotek setowych. Serwis teraz Jana. Trzymał Jan Duńczyka z tyłu. Tak, trzymał uderzeniami, odrzucił go troszeczkę od siatki. To zrobiło miejsce w siatce i tak widzimy teraz, mógł zagrać, nie musiało to zagranie być aż tak dokładne i tak zmusiło przeciwnika duńskiego do błędu. Mamy pierwszego seta dla Czechów w tym całym pojedynku. No i myślę, że Czesi są tutaj w stanie zdobyć ten cenny punkt w grze pojedynczej mężczyzn. Na początku, tak jak powiedziałem, Lauda był troszeczkę zestresowany, ale teraz widzimy, że przejmuje kontrolę i jeżeli na tej samej koncentracji, szybkości rozpocznie drugiego seta, zawodnik duński myślę, że nie będzie w stanie go zaskoczyć, no i dałby ten cenny punkt swojej drużynie. Tak jest, Jan Lauda wygrywa pierwszego seta 21-13 i czekamy w tym momencie na drugą partię. Tutaj 2 minuty przerwy dla zawodników, chwila dla trenerów, aby podpowiedzieć taktykę, aby Janek napił się wody. I w tym momencie my zaglądamy na korty obok, a tam na korcie numer 4 zakończył się pojedynek w grze mieszanej w meczu Turcja-Szwecja i mamy wynik 1-0 dla Turcji. Teraz będziemy mieli rozgrywaną grę pojedynczą panów. Tak, a na korcie numer 2 w meczu Niemcy-Anglia, o którym wcześniej wspominaliśmy, niespodzianka, aczkolwiek całego seta prowadził zawodnik niemiecki, a w końcówce to jednak Anglik był w stanie spiąć się na wyżyny swojego badmintona, zwyciężył 21-19. Ciekawa teraz sytuacja, tak jak mówiliśmy, obserwujemy ten mecz, bo wczoraj bardzo zacięty pojedynek Polski z Niemcami i to troszeczkę czujemy niedosyt. Zawodnicy zagrali naprawdę bardzo dobre spotkania. Cały mecz trwał ponad 3,5 godziny, także to obrazuje, to był wczoraj najdłuższy mecz w sesji wieczornej. Wszystkie pojedynki były bardzo zacięte. No i troszeczkę żałujemy, czujemy niedosyt, że tutaj Polska dzisiaj nie gra w tym ćwierćfinale. Tak jest. A na korcie numer 3, żebyśmy poinformowali Państwa o wszystkich kortach, to na korcie numer 3 Francja rozgrywa swój mecz z Estonią, ale tam ewidentny jest mecz do jednej bramki, bo Francuzi przeważają nad Estończykami. Tak, no Francuzi
Myślę, że już za minutę będą prowadzić 2-0 w tym pojedynku. Teraz mamy singla męskiego, w pierwszy set wygrany 21-19, teraz 19-16 prowadzenie. Także myślę, że nie będzie tutaj wielkiej niespodzianki i Francuzi będą zaraz prowadzić 2-0. My, korzystając z chwili wolnego, może zobaczmy, co się wydarzyło wczoraj na Swiss Open. Tam w Szwajcarii jest rozgrywany jeden z ważniejszych turniejów, przepraszam Państwa, w roku. Tak, no tam mamy ciekawe sytuacje. Niemiecki zawodnik Mark Schwiller w finale tego turnieju. Tam w ogóle była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ to był trzeci z rzędu turniej w Europie, który był bardzo mocno punktowany. Wcześniej był turniej w Niemczech, German Open, potem słynne All England i teraz to Swiss Open. No i zawodnicy, którzy już naprawdę się zmęczeni, niektórzy mieli kontuzję, mieliśmy bardzo dużo wycofań z tego turnieju. Przez to zawodnicy nierozstawiani albo rozstawiani z gorszymi numerami mieli szansę przebić się w tej drabince do półfinałów, do finałów. I tak jak mamy w deblu męskim parę duńską, która bez rozstawiania awansowała do finału, w miksie para z Tajlandii też awansowała do finału. Tutaj mamy ciekawą sytuację w Tajlandii, ponieważ para, która nominalnie powinna jechać na Igrzyska Olimpijskie, niestety zawodniczka zerwała ścięgna krzyżowe i już na pewno wiemy, że numer jeden tajskiej gry mieszanej nie zagra na Igrzyskach, no ale tutaj mamy godnych następców, ponieważ para Isara Bodin i Amit Rapi awansowali do dzisiejszego finału. No a my powracamy już na naszą halę RCS-u w Lubinie, bo tutaj druga partia pojedynku między Czechem a Duńczykiem. Tak, tutaj te pierwsze uderzenia bardzo ważne. Widać zawodnik duński zmotywowany, pobiegł aż po tą lotkę, którą zagrał po siatce. To jest nieekonomiczne. Tak, ale to pokazuje, to jest taka walka psychologiczna, to pokazuje przeciwnikowi ten pierwszy set przegrany. To była tylko moja pomyłka, tutaj będę walczył do ostatniej lotki i na pewno nie oddam łatwo tego drugiego seta. Jest, ale widać, że Janek nie popełnia błędów. Janek spokojnie zdobywa swój drugi punkt, co daje nam remis 2-2. Tak, 2-2 i tutaj ciekawie jestem właśnie, jak się rozpocznie ten drugi set, no bo powiedzmy wczoraj w grze mieszanej Polaków z Niemcami, wracamy cały czas do tego pojedynku, ale mieliśmy podobną sytuację. Polacy w miksta wygrali pierwszego seta. Tam było 21-18, ale prowadzenie wcześniej było dosyć wysokie. W drugim secie zaczynali od stanu 4-1, także wydawało się, że to Polacy będą dzisiaj grać w tych ćwierćfinałach, no i tutaj mamy podobną sytuację. Czech zaczyna od prowadzenia, prowadzi 3-2, no i zobaczymy, czy będzie, przepraszam, to Duńczyk teraz dobył punkt i on prowadzi 3-2, ale ciekawe właśnie, ciekawe, czy Czech będzie w stanie utrzymać tą koncentrację i grę na tej samej szybkości. I my w tym momencie mamy właśnie jednopunktowe prowadzenie Duńczyka i robi nam się bardzo ładne widowisko na korcie centralnym. Jan zdobywa trzeci punkt, nie pozwala na odskok swojemu przeciwnikowi i mamy w tym momencie remis 3-3. Tak, to był zagrany, to jest krótkie przytrzymanie, to są te zagrania, o których ja mówiłem na początku tego pojedynku, że tutaj taktycznie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Widzieliśmy, zawodnik duński ma coraz trudniej, coraz większe problemy z dochodzeniem do tych lotek zagrywanych przez Czecha. Czech pewnie wchodzi na siatkę, zbijając tą lotkę, wbijając w stronę duńską i mamy w tym momencie już prowadzenie 4-3. Tak, Jan tutaj widać, że bardzo skoncentrowany, chce dobrze zaserwować, zawodnik duński chce go wyprowadzić z równowagi. No tutaj jest na pewno walka na korcie, ale też walka psychologiczna pomiędzy tymi zawodnikami. Myślisz, że sędzia powinien zwrócić Duńczykowi uwagę? Myślę, że na razie to jest w granicach przepisów. Jeżeli by to się powtarzało, to na pewno sędzia zwróci uwagę. Wczoraj rozmawiałem z jednym z polskich sędziów, z panem Piotrem Agacińskim i tak jak mówiliśmy, obsada sędziowska na ten turniej jest bardzo dobra. Zawodnicy przyjechali z całej Europy. To są mistrzostwa Europy, a mamy tutaj czterech sędziów Światowej Organizacji Badmintona, czyli BWF. Także myślę, że przebieg zawodów jest tutaj bardzo dobrze zabezpieczony przez organizatorów, jeżeli chodzi o sędziów. I jeżeli będą tutaj jakieś problemy, zawodnicy będą pozwalali sobie na zbyt wiele, to sędziowie będą reagować i to na pewno będzie na najwyższym światowym poziomie. Tak jest, tutaj Jankowi teraz pęk naciąg, co sprawiło, że musiał wymienić swoją rakietę.
A i teraz parę lotek, parę prób, czy ta rakieta jest odpowiednia dla niego i kontynuujemy mecz przy stanie 5-4 dla Czecha. Tutaj warto dodać, że zawodnicy właśnie już na poziomie europejskim, światowym muszą być przygotowani na takie sytuacje, na pojedynek muszą być przygotowane przynajmniej 4 do 5 rakiet, ponieważ takie sytuacje jak Janowi tutaj się zdarzają, ten naciąg pęka. Szczególnie na halach, gdzie troszeczkę jest większa cyrkulacja powietrza i są takie lotkę zwiewa. Nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić toru lotu. No i te naciągi pękają, czasami nawet po 4 w meczu. No, nie można się tutaj denerwować, to jest normalna rzecz i po prostu trzeba to wkalkulować, że tak powiem, w ryzyko. I teraz pomyłka Duńczyka, co sprawia, że Janek może wyjść na 3-punktowe prowadzenie. Tak, tutaj zaczyna się rysować ta przewaga już w tym drugim secie. No, mówię, zobaczymy. Ja tutaj kibicuję Czechowi i myślę, że to będzie pierwszy krok do tego, żeby reprezentacja Czech sprawiła niespodziankę w tym turnieju. Tak jest, ja tak samo całym sercem za naszymi sąsiadami Czechami. I w tym momencie Duńczyk się myli. Toft teraz w tym momencie dyskutuje z sędzią. Zwracam uwagę na jakieś zachowanie. Tak jak mówiliśmy, że tu będą jakieś sytuacje, które będą wykraczały poza przepisy współzawodnictwa, sędziowie zareagują i tutaj, tak jak widzimy, sędzia na bardzo wysokim poziomie kontroluje przebieg tego spotkania, nie pozwala zawodnikom na dyskusję. Jan lekko podenerwowany, ale to widzimy właśnie, jest upominany i on dobrze wie, że jeżeli tak będzie reagował, to dostanie tutaj żółtą kartkę. Tak jest, ale tutaj przyznasz, Wojtku, że zachowanie Duńczyka jest, no... Tak, no to jest tutaj, tak jak mówiłem, walka jest psychologiczna. On robi wszystko, żeby przeciwnika wyprowadzić z równowagi. On widzi, że czysto sportowo jest tutaj gorszy, jest gorzej przygotowany, gorzej fizycznie, tak i uderzenia Czecha są bardzo agresywne i szybkie. I on tutaj wie, że musi szukać jakiejś innej drogi do tego, żeby go pokonać. W tym momencie próbuje wyprowadzać go z równowagi. Tak, tam widzimy trener Jacek Niedźwiecki próbuje uspokoić swojego zawodnika. Teraz sędzia właśnie zwraca mu uwagę na te emocje, na te ruchy wykonywane w stosunku do Duńczyka. Robi nam się tutaj walka bardziej w tym momencie psychologiczna. Tak, walka psychologiczna, ale Czech na razie, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo pobudzony, bardzo agresywny, ale nie powoduje to u niego błędów. Gra bardzo szybko i dokładnie i myślę, że będzie ta przewaga się powiększać, no ale zobaczymy, tutaj bardzo dobra, długa wymiana teraz. No i błąd Duńczyka. Kolejny błąd Duńczyka, jest mecz w siatkę. Przy takim wzroście to... Można powiedzieć, że to jest jakiś ewenement. To jest zawodnik, który nie powinien, to powinno być dla niego kluczowe uderzenie, którym mógłby kończyć i zdobywać wiele punktów, a on kończy tę akcję faktycznie, ale na swoją niekorzyść. My mamy w tym momencie już 6-punktowe prowadzenie Janka, to nas bardzo cieszy. I Janek kroczy pod ten pierwszy punkt dla Czechów w spotkaniu z Duńczykami. Tak, 10 punkt teraz ważny, żeby zszedł na przerwę. Tak, 11 punkt zdobyty i teraz ważna rola trenerów czeskich. Tutaj Jacek Niedźwiecki, mi się wydaje, że swoje doświadczenie zawodnicze przełoży. Już widzimy, że wchodzi na ten kort i gestykuluje, uspokaja swojego zawodnika. Jest, można powiedzieć, bezpieczna przewaga, ale tutaj teraz ważne, żeby Czech troszeczkę uspokoił swoją grę, wykorzystywał swoje atuty i to powinno wystarczyć w zupełności do tego, żeby pokonać Duńczyka. Tak jest. Tutaj Duńczyk, duński trener spokojnie tłumaczy jakąś taktykę, podpowiada, co by można było zagrać, żeby sprawiło to trudność Jankowi. Tak, tutaj Duńczycy, można powiedzieć, że w tym meczu w sytuacji troszeczkę podbramkowej nie ma punktu zaczepienia. Przegrany pierwszy set do 13. Teraz prowadzenie Czecha 11-4. Tak naprawdę Duńczyk tylko zdobywa punkty z błędów Czecha, albo tak jak wcześniej mieliśmy, pękł naciąg, no, czyli to takie pojedyncze zdobyte punkty. Nie ma tutaj punktu zaczepienia do serii zdobywanych punktów. To uderzenie, które chyba u niego wcześniej funkcjonowało bardzo dobrze, czyli atak z wysokiego pułapu też nie działa. Tak jak mówię, no w bardzo dużych
Bardzo dużo problemów ma zawodnik duński tutaj. I znowu Duńczyk podchodzi, znowu próbuje dyskutować z sędzią, zwraca uwagę na zachowanie Janka. Nie rozumiem tego, naprawdę chciałbym zrozumieć tutaj zachowanie właśnie Duńczyka. Według mnie to jest troszeczkę niesportowe zachowanie. Tak, tutaj zawodnicy zużywają lotki, wymieniają jej. To często też jest taka niezgodność, ponieważ jeden zawodnik chciałby grać, kontynuować grę daną lotką, drugi chce ją zmieniać. No i tutaj jest ważna rola sędziego, aby zapanował nad tą sytuacją. To on ma ostateczne zdanie na temat tego, czy zmieniamy lotkę, czy nie. On musi wyrazić zgodę albo nie na zmianę tej lotki. I tak jak widzimy, sędzia szybko tutaj zapanował nad tą sytuacją. Mamy kolejną akcję. Zawodnicy na razie spokojnie wypracowują sobie miejsce, by wbić tą lotkę w stronę swojego przeciwnika. Tak. To właśnie robi Janek. Zagrywa tą lotkę po przekątnej i zdobywa tym sposobem swój 12 punkt, co daje już mu naprawdę dużą przewagę. Tak, ale kluczowe to zagranie było wcześniejsze, po prostej, znowuż skrót z końca kortu pod nogi. Zawodnik duński był zmuszony do tego, żeby zagrać niedokładnie. I... Tak, dobry teraz return. Tak jest. 5-12. No, zawodnik duński musi teraz, wydaje mi się, zaryzykować. Postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli chce odrobić jeszcze tą stratę. Mamy w tym momencie 7-punktową przewagę Janka Lołdy. Tak, a my spojrzymy tutaj na kort obok, ponieważ skończył się właśnie drugi set w pojedynku gry singlowej pomiędzy Anglią i Niemcami. I tutaj będą trzy sety. Zawodnik niemiecki wygrał drugiego seta do drugi set 21-18 i trzeci set zadecyduje o tym, kto zdobędzie kolejny punkt w tym pojedynku. Przypomnijmy, że Niemcy prowadzą 1-0 po grze mieszanej. Tak jest, a na naszym korcie już 14-5. Tutaj pogrom Janka nad Duńczykiem. Nie dał się wyprowadzić z równowagi, co pozwala mu na objęcie tak dużego prowadzenia. Tak, to co wspomnieliśmy. Tutaj bardzo ważne zadanie spełnił trener czeski, którym jest Jacek Niedźwiecki. On uspokoił swojego podopiecznego w tej przerwie. No i ta jakby dobra gra Jana jest kontynuowana. Tutaj teraz piękne zagranie ze strony Tofta. Krótka przerwa, bo tam Janek upadł na kort, próbując wyjąć tą lotkę. Musiał zostać ten kort wytarty i w tym momencie serwis Tofta. Jest out. Szczęście Duńczyka pozwala mu na zdobycie 7 punktu i w tym momencie mamy stan 14-7 w drugiej partii. To i tak jeszcze jest duże prowadzenie Czecha. Tak, teraz Duńczyk zaczyna funkcjonować to jego uderzenie, dominujące ten atak bardzo blisko linii. Wykorzystuje właśnie swoją wysokość. Tak, zaczął wykorzystywać, bo myśleliśmy, że będzie to utrudnienie dla Czecha od początku tego pojedynku, jednak wcześniej te uderzenia nie były dobre. Często popełniał błędy Jesper. No a teraz widzieliśmy bardzo dobre zagranie z jego strony. No ale tak, tutaj odpowiedział jeszcze lepszym zagraniem Jan. On wie, że wystarczy tutaj grać punkt za punkt, tak zwany. On nie musi tutaj powiększać tej przewagi, ona jest dosyć bezpieczna. Także myślę, że będzie chciał kontynuować tą grę. Zdaje sobie sprawę, że zawodnik duński oczywiście będzie tutaj starał się jeszcze odrabiać tą stratę i na pewno będzie zdobywał jakieś punkty. Jest teraz piękne zagranie Janka, piękny zwód z końca kortu, co sprawia, że mamy 16-18 i Jan zbliża się po to zwycięstwo w drugiej partii, co dam wynik w całym meczu 1-1. Konsekwentnie Jan realizuje tą taktykę, te skróty z końca kortu są, można powiedzieć, już teraz zabójcze dla Duńczyka. On nie jest w stanie zareagować dobrze na nie i naprawdę kopalnia punktów dla Czecha w tym uderzeniu, z tym uderzeniem.
Tak jest tutaj teraz. Próbował tego zagrania Duńczyk i znowu. Coś się stało, czy tutaj... Tak, Jan chciałby zmienić tą lotkę, Jesper na to się nie zgadza i kolejna taka mała walka psychologiczna, przesiadce, dyskusje. No, kolejna próba Duńczyka na wyprowadzenie z równowagi swojego przeciwnika. Karygodne zachowanie Duńczyka. Wcale mi się to nie podoba. To nie jest sportowe zachowanie. Psuje to troszeczkę nasze widowisko. O, i teraz widzimy, że pierwszy raz ta wojna psychologiczna, ta próba wyprowadzenia z równowagi zawodnika czeskiego przynosi efekt. Dwa proste błędy, 6 punktów przewagi, to dalej jest bezpieczna przewaga. Jednak widzimy, że to jest pierwszy raz, kiedy zawodnik czeski faktycznie dał się wyprowadzić z równowagi. Ciekawe, czy będzie w stanie szybko się pozbierać i kolejne zagranie. Zbiera się szybko, mamy w tym momencie 17 punkt Janka, co nas bardzo cieszy, bo całym sercem jesteśmy za nim, aby zwyciężył w tym pojedynku. Tak, my i tutaj to już co mówiliśmy, polska publiczność, tak wszyscy kibicują naszym sąsiadom, cała reprezentacja Polski jest na trybunach, kibicuje Janowi i chce tutaj, żeby on pokonał Duńczyka w tym spotkaniu. Bardzo ładne zagranie Janka, jeszcze tutaj gest w stosunku do Duńczyka, nie zauważył tego sędzia na szczęście, ale pokazał Janek pazur i w tym momencie mamy 18 do 10 i 8-punktową przewagę. Ta 8-punktowa zaliczka pozwala raczej na spokojne dokończenie tego spotkania. Tak, tym bardziej, że Jan tutaj, bardzo mi się to podoba jego postawa, cały czas konsekwentnie realizuje taktykę, to uderzenie właśnie tak jak teraz z końca kortu na siatkę. One są kluczowe. On męczy Duńczyka tymi zagraniami. Mimo, że teraz musiał wybijać, to Jesper nie jest ustawiony do tej kolejnej lotki. Popełnia znowu błąd, zagrywa lotkę w siatkę. I pięknie Jan zagrywa na siatce teraz po przekątnej i w tym momencie mamy wynik już 20 do 10, co daje nam lotkę meczową w drugim spotkaniu w meczu Dania-Czechy. Jeszcze bardziej komfortowa sytuacja niż w pierwszym secie. Mamy 10 lotek meczowych i już pierwsza została przez niego wykorzystana. Brawo, brawo Janku. Cieszymy się bardzo, że zwyciężyłeś w tym pojedynku. Cały pojedynek Jan wygrał 21 do 13 w pierwszej partii, 21 do 10 w drugiej partii, co daje nam wynik w meczu 1 do 1. A my w tym momencie udajemy się na krótką przerwę i zapraszamy Państwa za moment. Oh, my God.
Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Michel Skotstrup. And on my left, Czech Republic, represented by Teresa Zvabíková. Czech Republic to serve. Level. Play. One love. Serve is over. 1-0. I po krótkiej przerwie witamy Państwa znowu na korcie numer 1. Witam Państwa, ze mną będzie komentował, ja nazywam się Piotr Kopyt, a ze mną będzie komentował Robert Kowalczyk. Jest to jeden z naszych trenerów. Witam Cię, Robercie. Będziemy mieli przyjemność oglądania gry pojedynczej kobiet. Między ze strony czeskiej doskonale nam znana Teresa Szwabikowa, a po stronie duńskiej Michel Skotstrup. Faworytką jest raczej Dunka, aczkolwiek Szwabikowa jest taką bardzo waleczną zawodniczką. Ona tutaj pokazała, że co prawda przegrywała mecze, ale w trzech setach po bardzo zażartej walce. Także wczoraj jej w singlu nie poszło, zapłakana zeszła z kortu, ale w ostatniej grze razem z Fusową wygrały grę podwójną kobiet i uśmiech wrócił. Dokładnie, Teresa pracowała na swoją formę nie tylko na tym turnieju, przez cały sezon swój zdobywała laury na turniejach międzynarodowych, dlatego widać, że jest bardzo pewnym punktem drużyny, mimo małych wpadek wczorajszych. Trener wciąż na nią stawia. No tak, ja się rozmawiałem z trenerem, ona taka była właśnie z trenerem Niedźwieckim, czyli jej trenerem, załamana po tej wczorajszej grze, to trener Niedźwiecki powiedział, czyli co, czyli nie grasz, tak? A no to nie, to ona wtedy to nagra. Zmieniła zdanie. Od razu zmieniła zdanie, bo on mówi, jak nie jesteś, nie czujesz się na siłach, to nie grasz. No to już wtedy... To świadczy tak, tylko o tym, że czuje się bardzo mocna, czuje się pewnie, bardzo zależy jej na zwycięstwie i nie wyobraża sobie innej sytuacji niż postawienie na koleżankę z drużyny. Tak, no czuję się pewnie odpowiedzialna też w jakiś tam sposób za całą drużynę. Dokładnie, tak pracuje się na to cały sezon i mówię, stoczyła w tym sezonie bardzo dużo pojedynków zaciętych. Większość z nich wygrała i dlatego ta wczorajsza porażka ją bardzo zabolała. Choć to jak na razie nie za bardzo jej się układa ten pojedynek. Dunka wygrywa 9-2, a nawet 10 już. No ale to już tak widziałem właśnie w których tam grupowych pojedynkach, że Szwabikowa przegrywała pierwszy set gładko, a się okazywało, że drugi wygrywała i w trzecim walczyła naprawdę bardzo, bardzo walecznie, jak wczoraj choćby nasza Wiktoria Domczyńska, która zagrała znakomity, niestety przegrany pojedynek w meczu Polska-Niemcy. No wracając do wczorajszego meczu. No właśnie, Niemka. Może byśmy powiedzieli parę słów, tak? Jak się kadra czuje w ogóle po tym wczorajszym pojedynku nasza? To znaczy, no, liczyliśmy to wczoraj na zwycięstwo, wystawiliśmy optymalny skład, minimalnie przegrywając 3-2, no, Niemcy okazali się lepsi, można powiedzieć, że znowu okazali się lepsi. Trochę.
Może troszeczkę zabrakło koncentracji. No, o pechu nie chcę mówić, bo wszyscy byli przygotowani optymalnie. Wspólnie z drużyną wystawiliśmy najmocniejszy skład według nas, jaki mogliśmy wystawić. Oprócz Debla Męskiego, którego mieliśmy okazję wczoraj obejrzeć, to wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze. No tak, no Debel Męski to rzeczywiście był tak, to tak przez wszystkich postrzegany już tam, żeby nie specjalnie się nad nimi pastwić, ale no nie błyszczał, może to tak ujmę, tak, żeby źle nie zabrzmiało. Dokładnie, co do gry mieszanej wczorajszej, no w końcówce zabrakło troszeczkę koncentracji, Robert zbyt mocno wycofał się do obrony. Niemcy postanowili zrzucać lotki w półkortu, gdzie później Robert wystawiał je do ataku i no i niestety. Tak, skutkowało to dobrą grą Niemców. Dodam, że Niemcy grają na korcie obok naszego, znaczy kortu, który my oglądamy, czyli kortu, grają na korcie numer 2 przeciwko Anglii. U nim stan meczu wyrównał się po grze singlowej męskiej do stanu 1-1. Teraz grają dziewczyny singla. Po stronie niemieckiej gra znana nam doskonale Schreiber, a po stronie angielskiej Abigail Holden. Jak na razie tam jest początek meczu, czyli gra wyrównana, nie tak jak u nas. U nas no, Szwabikowa przegrywa 14-3. Także podejrzewam, że w tym secie to już niespecjalnie tam się podniesie. Dokładnie, tak jak mówisz, Dunka gra po profesorsku, dokładnie rozgrywa. Ma bardzo skuteczny, mocny atak i Szwabikowa jest w tym momencie bezradna. A zajrzymy w ogóle, jakie Michael Skarsrup ma osiągnięcia, bo tego to nawet nie wiem. To z Duńczykami to nigdy nie wiadomo, bo oni, tak jak to Marek mówił wcześniej, no, jeżdżą na turnieje rzadko albo wcale i nagle przyjeżdża ktoś na turniej i się okazuje, że sprawia problemy tak. Teoretycznie bardziej, lepiej, wyżej rozstawionym zawodnikom, tak? A on jest tylko i wyłącznie dlatego nie rozstawiony, bo nigdy wcześniej nie występował, no to i nie miał tych punktów. Mają swoją mocną szkołę. Sparują z własnymi juniorami do lat 19, z seniorami. Nie czują potrzeby niejednokrotnie rozgrywania meczy w Europie. Tutaj podglądam właśnie profil naszej zawodniczki. Ona na German Open, teraz na juniorskim turnieju. No, tam przegrała, bo grała i grę pojedynczą, i grę podwójną kobiet. I no, dwa mecze widać z tego grała i oba były przegrane. Pytałeś jeszcze o naszą kadrę. No tak, jest na trybunach, widzę, tak? Tak. Wszyscy dzisiaj wspólnie przyjechaliśmy oglądać. Dopingować Czechów może. Oni wczoraj was dopingowali, nie wyszli z hali. Mówię serio. Dzisiaj czas na odnowę biologiczną, również po południu o 16 godzinie mamy trening jeszcze. Sporo rozmawialiśmy z zawodnikami. Świat się nie zawalił, gramy turniej indywidualny od poniedziałku. Wszyscy, tak jak sobie powiedzieliśmy, klaty wypinamy do przodu i walczymy o następne laury. No tak, no trzeba wyrzucić sobie z głowy już tą przegraną i zacząć od początku, tak, to turniej indywidualny to jest no, drugi turniej, tak, te same mistrzostwa, ale osobny turniej i osobne mecze. Częstokroć się zdarzają mecze z tymi samymi zawodnikami rozgrywane, no bo zawsze to tak jest, że można trafić tak, na tych samych, z którymi się już grało. To wtedy nawet może i łatwiej, bo można się raz, że odegrać, a dwa, że już coś więcej wiemy o przeciwniku. Tu mamy lotkę setową dla zawodniczki duńskiej. Wysoki serw, atak Teresy i... Dokładnie, Dunka swobodnie rozgrywa. Tak, nisko, dużo pracuje czasu na nogach. Out, także jest kolejny punkt, przedłuża swoje szanse Szwabikowa, aczkolwiek myślę, że ten set to już... No pogodziła się, że nie wygra. Dokładnie. Granie na siatkę.
14 lotek setowych, w tej chwili 13. Kolejny aut minimalny. Prosta lotka, a jest takiej można aut zagrać, także da się. Być może sprawdzą się twoje słowa, że Teresa w drugim secie. Tak, ja myślę, że ona się znajdzie jakoś odrodzi. No, ambicji jej nie brak, to na pewno. Ona jest taka trochę, pod tym względem to przypomina koniec seta. 21-8, pierwszy set wygrywa zawodniczka duńska. Trochę mi przypomina Rekę Madarasz, taką węgierską zawodniczkę, która to jest taka, sprawia wrażenie, jakby w ogóle chodziła jak żółw. Ona tak wejdzie na salę, idzie powoli, na tym tak, korcie nie wykazuje też, żadnych powoli. Emocji, tak, jest Reka. Po prostu. A się okazuje, że Ilińska ją wczoraj w trzech setach ograła. Tak? Pierwszy set przegrywając, ale ona spokojnie drugi set grała i w trzecim secie gładko ograła Ilińska ją, bo tam chyba z 10 punktów Ukrainka zdobyła. To jest jedna z czołowych zawodniczek i pretendentek tu do medalu na tych zawodach dodam. Dokładnie, Reka Madarasz. Węgrzy mają dwie bardzo mocne zawodniczki, bo jeszcze jest druga, młodsza zawodniczka, Sándor Hazi, która doskonale też praktycznie na tym samym poziomie, co Reka, prezentuje badmintona. No i Debel i tam Reka właśnie gra z Karzai, także... Aczkolwiek też te mecze grupowe u Węgrów to były trochę oparte o tą Rekę, bo Reka no, musiała grać właściwie w każdym pojedynku dwa mecze grała. Grała singlową grę i podwójną kobiet, co w ich wypadku, a mieli grupę pięciodrużynową, to mieli taki moment, że w jeden dzień grali dwa mecze. Tak, wiele drużyn. I Reka grała cztery, tak? Bo grała tak. I w pierwszej sesji dwa mecze i w tej ostatniej też grała dwa mecze. Tak? Wiele drużyn opiera... Wiele ekip opiera swoje drużyny na dwóch zawodnikach, tak jak na przykład Ukraińcy też mają Ilińskaja i Bosniuk. Tak. Szkoci mają braci bliźniaków, Grimleys. A my? A my, dlatego tak powiedziałem, bo chciałem powiedzieć, że my właśnie mamy drużynę. Mamy w każdym punkcie mamy mocnych zawodników. Tak, to prawda. Co po prostu tworzy team, dlatego o tyle bardziej boli ta porażka wczorajsza, bo naprawdę byliśmy zdeterminowani i bardzo wierzyliśmy w to zwycięstwo. No ale się niestety nie udało, nie ułożył się ten mecz po naszej myśli. Tu zajrzymy na chwilę do pojedynku obok, 10-8 prowadzi Holden. No, czyli, no nie wiadomo właściwie, bo to żaden jeszcze wynik. Z kolei na korcie numer 4, gdzie jest pojedynek między drużyną Szwecji i drużyną Turcji, mamy trzeci set w grze pojedynczej mężczyzn. I Turek Sadi prowadzi 11-8. Dla Szwedów to powoli chyba jest być albo nie być, bo w poprzedniej grze mixtowej przegrali Szwedzi w trzech setach, a mając lotkę meczową w drugim, dodam. A na korcie z kolei numer 3, pojedynek już się zakończył. Francja gładko wygrała z Estonią 3-0. W ostatnim pojedynku Lambert, to jest singiel kobiet, pokonała Marie-Anne Carius. I to w dwóch setach 21-15 i 21-10. U nas 2-1. Trochę lepszy początek. Wracając do Estonii, no przy takim składzie, jaki prezentuje Estonia, znalezienie się w pierwszej ósemce Mistrzostw Europy to jest ogromna niespodzianka. Tak, to prawda. I on jakimś takim rzutem na taśmę w ogóle tam do tej ósemki. Tak, tam rywalizacja odbywała się pomiędzy jeszcze Białorusią. Białorusią, dokładnie. I Rumunia, Białoruś, tam Rumunia. Estonia awansowała do ćwierćfinału, przegrywając z Białorusią 1-4 i praktycznie tam Białorusi chyba zabrakło chyba jednego seta z tego, co się orientuje do wejścia do ósemki. Tak, to Marek o tym mówił, że tam właśnie chodziło o to, że Estonia musi jakiś jeden set urwać, to ona wtedy chodzi, Estonia, a nie Białoruś. No, także trochę takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności się dostało. Białoruś zrobiła przysługę Estonii, a z kolei Finlandia zrobiła przysługę Turcji, bo tam też do tak, albo Szkocja, nie? Bo to właściwie nie wiadomo, kto im tą przysługę zrobił, bo jakby Szkoci wygrali
ostatni pojedynek, to Szkoci wchodzili. Tak, dokładnie. I tam mieli trzy lotki meczowe i nie wykorzystali tego. Ale to mówię, to tak jest, jeżeli opiera się cały mecz drużynowy na dwóch zawodnikach, to ciężko jest operować przez cały turniej drużynowy, gdzie, tak jak powiedziałeś, niejednokrotnie gra się cztery mecze dziennie, a jak widzieliśmy, bracia Grimleys grali po prostu wszystkie mecze. Tak, tak. W meczach ważnych to jeden z braci grał mix, drugi grał singla i obaj grali debla. Tak, i to były bardzo zacięte mecze, tak. 60-minutowe, także... Piękne wygranie Szwalikowej teraz. No i tak jak trochę myśleliśmy, no drugi set zaczął się takim wyrównanym jak na razie pojedynkiem, 5-5. W momencie, kiedy przychodzi zmęczenie, organizm troszeczkę inaczej reaguje, ten poziom się zdecydowanie wyrównuje w takiej grze. Plus jeszcze dochodzi to, że się gładko wygrało set pierwszy, to też taki wtedy jest, gdzieś tam siedzi to, że no to mam przewagę. Bardzo dobry odbiór Dunki. Siła spokoju, przygotowanie serwisu, obserwacja przeciwnika. Out. Serve is over. 7-6. A od nas wszyscy zawodnicy grają, tak? W turnieju indywidualnym? Tak. Wszyscy, tak? I mamy wtedy składy, jakie tam już wtedy Robert Cybulski będzie grał, rozumiem, z Wiktorią. Z Wiktorią, tak? Domczyńską, dokładnie. A jeszcze kolejne składy naszych są jakie? Kojarzysz? Czy nie bardzo? Kojarzę. Robert Single na pewno, prawda? Mamy Roberta w grze pojedynczej, Adama w grze pojedynczej. Mamy jeszcze młodych zawodników, którzy aktualnie są na Mistrzostwach Polski. Bodajże w Głubczycach. Tak, drużyn mieszanych. Łukasz Cimosz na przykład, Maciej Matusz, Bartek Gałązka, Karolina Schubert. To są młodzi zawodnicy, na których postawiliśmy, a którzy w Kazaniu zaprezentowali się bardzo dobrze. I mówię, przyjeżdżają tutaj po kolejną naukę. Byli z nami od początku, ale tak jak mówiliśmy, pojechali sobie na Mistrzostwa Polski. Tam się zaprezentować, tak. Wzmacniać swoje drużyny. No i zobaczymy. A tutaj z tych zawodników, którzy przyjechali do Lubina, to właściwie oni trenują u siebie w klubach, czy w ośrodku są w Białymstoku? Jak to jest? Część jest tak, część jest część tak? Część zawodników opiera swoją pracę w klubie. Podczas konsultacji, zgrupowań kadrowych, a zdecydowana część trenuje w ośrodku w Białymstoku. Bo z ośrodka jest i Robert, tak? Robert Cybulski, tak, oczywiście Wiktoria. Adam Scholz, Wiktoria Domczyńska, Ola Goszczyńska. Tak, Wiktoria Adamek. Wiktoria Adamek, tak też jest teraz w ośrodku. A Ola Felska już też dołącza, czy nie? Jak? Ola Felska jeszcze nie. Ola Felska dostała swoją szansę na Mistrzostwa Europy, które się tutaj odbywają, poprzez swój doskonały występ. Na Polish Junior, nie? Polish Junior, tak, dokładnie. Zagrała dwa wspaniałe mecze, gdzie decydowały też końcówki. Mecze były bardzo długie, 60-minutowe. Można powiedzieć, że miejsce w kadrze wywalczyła sobie podczas tego turnieju. A podczas całego sezonu prezentuje się bardzo równo, jest stabilna i podczas zawodów drużynowych również miała możliwość zaprezentowania się tutaj. Co prawda w grze podwójnej, ale zagrała bardzo dobrze. No u nas jest tak, no może nie chcę powiedzieć, że zgodnie z przewidywaniami, niemniej jednak na pierwszą przerwę techniczną, znaczy na przerwę techniczną chcecie drugim, Szwabikowa prowadzi 11-8. Coś tam trener Niedźwiecki musiał jej powiedzieć tam w przerwie między setami, tak samo pewnie teraz, no i to skutkuje, że zaczęła grać lepiej. No i proszę, kolejny punkt, 12. Tak. Badminton to taki sport, gdzie zawodnicy, trenując całe życie, muszą dużo widzieć, prawda? Zawsze podglądamy Duńczyków. Możemy się przyjrzeć, że praktycznie trenerzy duńscy
bardzo mało podpowiadają, a niektórzy praktycznie nie odzywają się słowem przez cały mecz. Podczas tylko przerwy dają dwie, trzy krótkie informacje, a to, co się dzieje na boisku, cały przebieg sytuacji musi obserwować i analizować zawodnik. Na tym polega takie doświadczenie i tego się buduje od samego, powiedzmy, młodzika młodszego. Tak, to ja wczoraj też o tym wspominałem, mianowicie no, badminton to nie jest tylko sport, no, że trzeba być sprawnym ruchowo, dobrze wyszkolonym technicznie, ale przede wszystkim myśleć i wyciągać wnioski z tego, co się dokładnie obserwuje, to jest, prawda? Myślenie, analiza, przewidywanie zagrań przeciwników, tak? Znajdowanie mocnych, słabych stron. To później powoduje, że możemy sobie dobrać daną taktykę i ją realizować skutecznie. No to Dunka goni, jest 11 punkt dla niej, 11-13. Serw wysoki, serw od dołu, mimo że serw krótki, bo już też to mówiliśmy, to na ogół kobiety serwują. Różne warianty serwisów. Tak, ale od dołu najczęściej takim... Backhandowym serwem to jednak raczej mężczyźni, prawda? Tak. No oczywiście wyłączając tam Karolinę Marin, część jakiś, ale co do zasady to nie wiem dokładnie z czego to tak wynika, ale tak jest. Cokolwiek by się nie działo na boisku, Dunka nie dopuszcza nawet myśli, że może przegrać, tak samo jak oglądaliśmy Tofta. Według mnie, no niesportowe zachowanie, bardzo niekulturalnie podawał lotkę Loudzie. No to kwalifikowało się to na żółtą kartkę, sędzia jednak nie podjął takiej decyzji, a szkoda. Tak, bo tu przypomnijmy, w badmintonie sędzia prowadzący ma różnego rodzaju kary, tak? Czyli pierwszą taką karą, jeżeli zawodnik się źle zachowuje, jest upomnienie słowne. Następną, jeżeli to upomnienie nic nie przynosi, to dostaje zawodnik kartkę żółtą. Ta kartka też jeszcze niczym nie skutkuje, poza tym, że jest, i następną kartką będzie kartka czerwona, a ta z kolei już skutkuje przyznaniem punktu przeciwnikowi. Także to już zaczyna boleć taka kartka. I to jest tak, że nawet u największych zawodników to się zdarza, co mieliśmy okazję oglądać na All England podczas finałowej gry singlowej kobiet, gdzie Shishang Wang w secie trzecim, gdzie był stan 18-18, właśnie dostała czerwoną kartkę i przyznali przeciwniczce punkt 19. Także to wtedy się okazuje, że to jest duży handicap taki dla przeciwnika w tym danym momencie. Ciężko czasami zawodnikom opanować emocje. Pracują cały sezon na jakiś wynik sportowy. Niekoniecznie zawsze się zgadzają z decyzjami sędziów. Wygrywa zawsze ten, który potrafi opanować te emocje i sobie z tym poradzić. Tak, tutaj w wypadku tej Shishan to głównie chodziło o to, że ona opóźniała grę, długo odpoczywała sobie między poszczególnymi akcjami i nie reagowała na to, że sędzia tam jej mówił, że play, no, a ona swoje, tak? A nie potrafi rozładować napięcia, jak taka mistrzyni chyba w upominaniu, to jest Karolina Marin, no bo ta jest upominana permanentnie od początkowego pierwszych punktów, ale ta to zawsze tam się z sędzią potrafi dogadać, że okej. Że pojedyncze akcje swoje, są zdecydowanie dłuższe. Tak, dużo wysiłku kosztuje. Dużo wysiłku, to po pierwsze zawodnicy są nauczeni, że ten czas odpoczynku musi być no co najmniej taki sam jak czas akcji, albo nawet dłuższy, no w zależności też jak się prezentuje, jak wytrzymały jest dany zawodnik, tak? Zawsze grę trzeba układać pod siebie i mówię, jeżeli zdobywa się punkt za punktem, tak, powinniśmy tą grę prowadzić troszkę szybciej. Tak. Jeżeli nie idzie, no to zawodnicy stosują różne sposoby. No tak jak widzieliśmy, Duńczyk tutaj dyskutował z sędzią, prawda? Lotkę próbował wymienić. Różne sposoby. No i Dunka w końcówce tego seta ma lekką przewagę dwupunktową, także nie dość, że dogoniła, to przegoniła Czeszkę. I no, to dla Teresy jest taki trochę... No ostatni moment, żeby się jeszcze dźwignąć. Wydaje mi się, że tutaj nic się nie wydarzy.
Dunka pewnie wygra w dwóch setach i... Tak, jest 19 punkt, ale i faworytką była jednak, zdecydowaną tu w tej grze. To właściwie wszyscy tu obserwatorzy na sali tak mówili, że jest to mocna zawodniczka, z którą należy się liczyć. No i mamy 20 punkt, lotka meczowa. Pierwsza lotka meczowa. Tak, mam cztery lotki meczowe, a teraz Skatstrup, także... Ciekawi mnie, jak zagra debel męski, bo Czesi naprawdę w deblu męskim... Bardzo fajnie grali, bardzo. Mają dwóch wysokich zawodników, tak. Niewygodnych, bo Lowda jest leworęczny, prawda? Tak. Beran praworęczny, bardzo mocny czeski debel. Dobrze wyszkoleni technicznie są. No Lowdę to mieliśmy okazję przed nią oglądać właśnie w grze singlowej, to ma szeroki wachlarz zagrań naprawdę i na najwyższym światowym poziomie. A tutaj kończymy ten mecz. Wygrywa duńska zawodniczka 21-8, 21-17 w setach 2-0. No i w ogólnym rozrachunku meczu Dania-Czechy jest wynik 2-1 dla Danii. My z Państwem teraz się na chwilę pewnie pożegnamy, dając czas na reklamy. Także dla Państwa tutaj Państwu mówiliśmy i Piotr Kopet. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.
Ready to play? Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Bo Eriksson and Mats Torgersen. And on my left, Czech Republic, represented by Jan Lauda and Peter Beran. Denmark to serve Bo Eriksson to Peter Beran. Lavo, play. One, love. Serve over. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Wita Państwa Janek Bolańczyk. I Piotr Kopyt. Tak, i mamy przyjemność oglądać z Państwem grę decydującą dla Czechów akurat, bo jest to gra podwójna mężczyzn, która no w wypadku przegranej Czechów, no to eliminuje już ich z turnieju, prawda? Tak jest. Po stronie czeskiej gra Peter Beran i znany już nam z gry singlowej Jan Lauda. A po stronie duńskiej Paw Eriksson i Mats Torgersen. Tak, Eriksena już widzieliśmy też w grze mixtowej. Tak? Tutaj w tym momencie mamy stan właśnie 2-1. Duńka pokonała wcześniej, mecz wcześniej Czeszkę 21-8, 21-17, co pozwoliło wyjść Duńczykom na prowadzenie w tym meczu. Także oni mają jeszcze w zapasie ewentualnie jeden mecz, jeżeli by przegrali ten debel, a Czesi muszą wygrać, bo inaczej nie grają dalej. Tak jest, na razie wszystko na to wskazuje, bo mamy wynik 5-1. Janek prezentuje bardzo dobrą grę w debla, jak i zarówno w singla. Po bardzo dobrym pojedynku pokonał Jespera Tofta. Teraz, tak. To jest też tak, ciekawostka, może nie ciekawostka, tylko że u czeskich zawodników jest tak, że jest leworęczny zawodnik i praworęczny zawodnik, u duńskich zawodników obaj są praworęczni, także to no, czasem jest to utrudnienie dla tych, którzy są jednoręczni, jeżeli grają przeciwko dwuręcznym, no tak to bym to może ujął. Tak jest, tutaj w tym momencie zawodnicy są tak ustawieni na korcie, że oboje mają forehand. A nawet obaj, proszę pana. Obaj, tak, obaj. I ten nasz język polski jest bardzo trudny. No. A szczególnie jak emocje jeszcze nam. Jak emocje dochodzą, tak, tak. Można wtedy zrobić indywidualną akcję całego zespołu. Tak jest. Także klasyka, zacytuję. Nie wiem, czy panie Piotrze już pan wspominał z panem Markiem, ale mamy dzisiaj niedzielę palmową. A tak, oczywiście, że tak mówiliśmy, że dzisiaj jest niedziela palmowa, jest pierwszy dzień wiosny, proszę państwa. Tak jest, również, też. Tak, też. Ale deszcz pada. No jak to na wiosnę. Jak to na wiosnę, tak jest. No bo jak to wiosnę. Dzisiaj może komuś odbić palma. No rzeczywiście, można użyć takiego. No raz atak Janka Laudy autowy, niestety.
dla Czechów, niestety. No bo nie ukrywamy, że kibicujemy Czechom. Tak jest. Oni nas wczoraj wspierali. I my dzisiaj ze wzajemnością to odwdzięczam. No tu się Beran trochę minął z lotką, taki był, nawet nie był silny ten atak, to była taka pchnięta ta lotka, po prostu nie wcelował. I mamy w tym momencie wynik już 7-5, co daje i tak cały czas dwupunktową przewagę Czechów. Bardzo dobry atak Berana teraz, bardzo dobry. Pięknie, mocno skierował lotkę w dół i mamy 8 punkt dla drużyny czeskiej. Mylą się Czesi, wyrzucają lotkę w aut, co powoduje, że cały czas jest tylko różnica punktów między jedną a drugą drużyną dwupunktowa. No jeżeli by było tak do końca, to podejrzewam, że Czesi by nie narzekali. Nie narzekaliby, ale jednak... Bardzo dobry teraz atak, wejście Laudy na siatkę, no, nie miał czasu ustawić się Duńczyk do obrony nawet. Jest, mamy w tym momencie 9-6 w pierwszej partii pojedynku w grze deblowej. Serwuje Lauda. I teraz w defensywie Czesi przeszli do ofensywy i fenomenalnie Janek zasmeczował, co sprawiło, że Duńczycy się mylą i wyrzucają lotkę w aut. Mamy 10 punkt Czechów i tylko 6 punktów Duńczyków. Fenomenalne zagranie. No tak, ale to trochę też tak Czesi przespali, szczerze mówiąc. Przespali, tak jest. Trochę było ale znalazł ustawienie i, tak, i tego to zaskutkowało. Tak. Znalazł skrawek wolnego kortu, ale i tak, punkt. Tak 11 punkt zdobywają Czesi, co daje nam wynik 11-7. My zajrzymy na korty obok, jak już mówiliśmy, no mecz Francuzów się zakończył zwycięstwem. Gładko 3-0. Tak, a na u Anglików z Niemcami jest też stan meczu po singlu kobiet 2-1 dla drużyny Anglii. Mnie to troszeczkę cieszy. Tak, że Niemcy nie wygrywają? Tak, no to jest tak, może za wczoraj troszeczkę sympatii straciłem. No to wtedy lepiej jest z mistrzem przegrywać niż... A no w sumie... Nie, tak, no. Płyniemy, no dobra, no przegraliśmy, ale to medalista w końcu. Nie zapowiada się nam na razie taka sytuacja na korcie drugim, bo tam właśnie prowadzenie drużyny z Anglii, a na korcie numer 4 Turcy podejmują Szwedów, no i tam możemy jasno stwierdzić, że w tym momencie jest pogrom turecki. To znaczy, że było jasne, Szwedzi przegrywają. Tak jest, Szwedzi przegrywają, jest 2-0. Przetłumaczę, co Janek powiedział. Jest teraz singiel kobiet, no, wynik jest 2-0 jak na razie dla Turków i jest pierwszy set a singiel kobiet. Jest grany 21-7, wygrała Unlu, a w drugim secie prowadzi 5-2. My wracamy do naszego pojedynku. Bo właśnie tutaj Duńczycy zdobywają swój 8 punkt i tylko 3-punktowa przewaga Czechów, ale to jest malutki komfort dla nich. Choć w badmintonie wiemy, że wszystko może bardzo się zmienić, ale widzimy tutaj piękną grę ze strony Czechów, co pozwala im wyjść na 4-punktową przewagę w tym pojedynku. No i pewnie się trochę już Duńczycy denerwują. Bo to tak jest. Już nie, jest coraz łatwo. coraz bliżej końca, już po tej przerwie. Bardzo dobre dobicie Laudy z siatki teraz i kolejny punkt. Tak jest, po przerwie 11-punktowej zaczynają się nerwy i zaczyna się odliczanie do tego 21 złotego punktu. Bardzo dobra obrona teraz Laudy, już widziałem tak samo w tej grze singlowej, co ten Lauda jest w stanie odebrać to i w jaki sposób to chyba tylko on, oczy nie? Dziwią, tak, tak jest. Oczy dziwią. Ojejku, nowe... Jejku, ile ja stworzę tutaj przez te 9 dni nowych słów. No, słownik chyba wydamy. Słownik, tak jest. Słownik komentarz. Janka Wolańczyka. Jedno z bardziej popularnych podczas, kiedy mamy emocje, to mówię wyobrona. Wyobrona, tak. Wyobroni. A na samym początku tego meczu twardo twierdziłem, że Dun, a nie Duńczyk.
No proszę. Tego meczu. Myślałem, że już wcześniej pan na to wpadł, powiedziałem tu, że to się mówi Duńczyk. Myli się teraz właśnie rzeczony Duńczyk i mamy 15 punkt dla drużyny czeskiej, 15-9. No, wydaje się, że ten set padnie łupem Czechów jednak, bo to już jest 6-punktowa różnica. No, Czesi mają 6 do końca, tamci 12, także mogą sobie pozwolić na trochę takiego luzu w grze. Jest, ale tu widzimy teraz, mylą się Czesi, co sprawia, że Duńczycy zdobywają drugi punkt z rzędu i mamy już 15-10 dla Czechów. Tak, no to był trochę taki atak i zbyt krótkie wyrzuty obronne Czechów, w związku z tym już nie mieli problemu tutaj Duńczycy skończyć z sukcesem tej akcji. Teraz bardzo długa akcja. Tak, myli się zagranie Czechów. Tutaj przed chwilą było takie właśnie lekkie nieporozumienie między Laudą a Beranem, ale właśnie Lauda krzyknął do Berana, żeby no poszedł, jak to tak w skrócie. Między innymi dlatego, że Beran to miał na forehandzie, tak? On jest praworęczny i on tak z prawej strony bardziej kortu się ustawia i bardzo dobrze odegrał cleara po krosie, przez to lotka dłużej leci. Ci mają więcej czasu na ustawienie się do obrony. Duńczycy, myląc się, stracili punkt. Jest teraz wysoki serw i dobicie Janka. Piękne, bardzo dobre. Nagra na siatce. Wbił gwóźdź w stronę reprezentacji Danii i mamy 17-11. Tak, na kogoś, kto ma dobry smycz, to jednak serwowanie serwem długim w grach podwójnych, no to jest dosyć ryzykowne, bo jeżeli zawodnik się szybko wybije w tył i uderzy, a ma czym, czyli ma siłę tego swojego uderzenia, no to często się kończy albo od razu punktem, albo właśnie taką sytuacją, jaką widzieliśmy, że partner mógł wtedy dobijać obronę duńską. Tak jest, teraz skromna pomyłka Janka, niewielki out i mamy w tym momencie 17-13, no ta przewaga trochę Czechów stopniała. Tak jest, to są tylko 4 punkty przewagi reprezentacji Czech. Teraz Duńczycy, broniąc się, starają się nie wyrzucać jednak lotki w górę, tylko dają płasko na siatkę. No właśnie po to, żeby nie dać możliwości stronie atakującej na powtórny atak. Tak jest, Czesi tu chyba nam chcą zafundować gorącą końcówkę, bo mamy w tym momencie 14 punkt Duńczyków i tylko 3-punktową przewagę Czechów. Zgłaszali jakiś, nie wiem co, do sędziego. Nie wiem, o co szło, ale jakieś pretensje Czesi mieli, czy tam atak Brana. Bardzo dobry, ale to też między innymi dlatego, że Duńczyk wyrzucił lotkę zbyt blisko. Pewnie chodziło wtedy o wymianę lotki i Duńczycy pewnie się nie chcieli zgodzić, bo muszą, skoro oni serwują, no to nie może przeciwnik decydować o zmianie tak jako jest. Pierwszy. I w tym momencie mamy 18-14. Ten pojedynek trwa już 11 minut. Lauda serwuje. Ale brawo! Ja, fantastyczne to było. Piękna wybrona. Obrona. Aj, minimalnie szkoda, się myli. Szkoda, bo taką akcję mieli, no, wybronili rzeczywiście taką beznadziejną już lotkę, padając tam na korta. Beran pięknie wybronił, ale też lekko się pomylił, więc nie może mieć żadnych pretensji do Janka. Tak. Wpierw. Ja tak. Aj, pomyłki, błędy tutaj teraz ze strony czeskiej i mamy 18-16 dla Czechów. To są tylko już 2 punkty przewagi. Tak, Czechów. Super odbiór. Pięknie, ale jednak tutaj mają raczej wszystko pod kontrolą, bo w tym momencie prowadzą już 3-punktową. Tak, i raczej wygląda na to, że to Czesi prowadzą grę niż Duńczycy, prawda? Także różnego rodzaju. O, brawo, super, Janek! Super, piękne zagranie z backhandu. Mamy pierwszą lotkę setową.
jest 20 do 16 i serwować będzie Dera. Słychać trąby, to czeskie trąby na pewno. Aj, teraz tak, nie zdołał dojść. Nie zrozumieli się trochę, bo to Lauda zrobił taki ruch, jakby Beran pomyślał, że on będzie startował do tej lotki. 17 punkt, tak jest, zdobywają w tym momencie Duńczycy. Następna szansa na zakończenie tego seta. Jest out, 21 punkt zdobywają Czesi. Mamy 21 do 17, pierwsza partia na stronę Czechów. Trener Niedźwiecki zadowolony, bo tu przechodził przed chwilą obok nas. To... Tak jest, czyli... Zmartwiony nie jest w każdym razie. Nie, wszystko wskazuje, że pojedynek będzie rozstrzygał się w deblu pań. Tak, tak jak wczoraj grali Czesi z Rosjanami. Tak jest. No, będzie ekscytujący pojedynek. Co prawda już nie musieli wygrywać tego debla kobiet, bo układ tabeli już po remisie 2-2 im gwarantował awans, z tego co kojarzę. No niemniej jednak jeszcze Czeszki tam się wspięły na wyżyny i pokonały debel rosyjski. To dobrze, bo to akurat, jeżeli dzisiaj też taka będzie sytuacja, że będzie rozstrzygającą grą, no to przydaje się mieć takie sukcesy właśnie. Tak jest, tutaj trener Niedźwiecki myślę, że jest bardziej spokojny o grę podwójną pań niż o grę singlową swojej zawodniczki tak, mówił, że... Szwabikowej. Tak, Szwabikowa z Fusową to bardzo dobry tandem tworzą, bo Szwabikowa jest szybka, Fusowa potrafi tak opanować sytuację na korcie, także to jest... I siła uderzenia obu zawodniczek jest oszałamiająca. Tak. To prawda. No ostatnie wskazówki. Trenerzy już zostali poproszeni o zejście z kortu. Dodam, że tą komendą, która powoduje, że trenerzy mają opuścić kort, jest, jeżeli sędzia prowadzący ogłasza trener numer kortu i 20 sekund. Tak? Jeżeli taka komenda pada, to jest znak dla trenerów, żeby opuścili boisko. Ten Niedźwiecki wykorzystał całe 2 minuty, które samo przysługiwały, tak jest. No, zaczynamy za chwilę set numer 2. No, na korcie numer 4, tak jak mówiliśmy, niespodzianki raczej nie ma. 18-12, drugi set prowadzi Turczynka, także... Szkoda mi tych Szwedów. Szkoda. Znaczy w ogóle Turcy tak się trochę szczęśliwie tu załapali. No, ale... Już stoi cała drużyna turecka za kortem, żeby wbiec i cieszyć się z półfinału Mistrzostw Europy do lat 17. No przypominamy, zapewne, że pierwszymi półfinalistami są Francuzi. Tak. No, serw długi był zbyt długi i punkt dla Czechów jest 1-1. I atak Laudy. Ale fantastyczny, taki plasowany, takie podcięte lekko uderzenie i zbyt daleko byli odsunięci zawodnicy duńscy, żeby obronić to. Tutaj już na zwycięzców z naszego kortu centralnego w półfinale czekają Francuzi, którzy pokonali Estonię 3-0. Tak, a tam byłby fajny pojedynek, znaczy taki ciekawy pojedynek między Laudą a Merklem. Ojej, to by było piękne. Czy oni się może jeszcze w turnieju indywidualnym spotkają? Bo... Janek jest, przypominamy, rozstawiany z numerem 1. A nie Francuz? Nie, Janek. A on? A Merk? Merk, zaraz sprawdzimy. Jest chyba też wysoko rozstawiony. Możliwe, że z dwójką. No na razie 3-3. No, nawet rzut nie pomógł i nie sięgnął Beran tej lotki. Duńczycy mają punkt 4. No i Turcy cieszą się na korcie 4, skaczą i śpiewają, ponieważ są półfinalistami Mistrzostw Europy do lat 17. Tak, gratulujemy drużynie tureckiej, która przyjechała, jak tu już mówiliśmy, bardzo liczną ekipą.
autobusem z Turcji. Ten autobus stoi tu na parkingu, jest taki tak jest. Z napisami, że to jest Turecka Federacja Badmintona, także no, są przygotowani nieźle. Działaczy tyle samo, co zawodników, czy nawet więcej, z tego, co kojarzę. I... tak, no dużo, tam ekipa z około 30 osób jest. Także to mało nie jest. Tu się, tu u nas jest teraz punkt dla Duńczyków. Tu pokazuje nam kamerzysta reprezentację Francji. Pokazuje, u nas jest 6-4 dla drużyny z Danii. Wymiana lotki. I my mamy tutaj w tym momencie wynik 7-4, 3-punktowe prowadzenie Duńczyków. No i czekamy tutaj na rozwój sytuacji. No, dobicie skuteczne, nie? Dobicie skuteczne. Duńczycy jakby się obudzili, jakby te podpowiedzi trenerów dały im do myślenia. I w tym momencie zdobywają swój 8 punkt, już 4 punkty przewagi. No tutaj każda przewaga punktowa, każda większa przewaga punktowa może sprawić, że zawodnicy danej drużyny zwyciężą w tym pojedynku, ponieważ w takim wyrównanym meczu ciężko jest o odrobienie punktów. Tak, ale 9-4 jeszcze nie przesądza. Jeszcze nie przesądza, tak jest, to jest dopiero początek seta. Drugiego. Drugiego, tak jest. Myli się teraz Duńczyk. Przysiadł na nogach, ale ponieważ jest wysoki, to i przysiadł dłużej chyba trwa i nie wcelował, nie wcelował. Można powiedzieć tak w naszym żargonie, że się machnął. No, no, albo naciąg mu chwilowo zniknął w rakiecie. Tak jest. Ale dobrze. Ale szczęście. Sprytne, ale to było takie dobre odegranie. Takie tak po, w dobrą stronę. No, po skosie jeszcze lotka oparła się o taśmę, także... I mamy 10-5 i na razie 5-punktowe prowadzenie zawodników z Danii. Ale teraz ofiarnie. Fantastyczna obrona. Tak jest, ale tutaj myli się Beran i zagrywa lotkę Wał, co daje 11 punkt Duńczykom. I schodzą teraz na przerwę trenerzy, podchodzą. Oby trener Jacek Niedźwiecki dobrze teraz podpowiedział swoim zawodnikom, żeby powrócili do gry z pierwszej partii. No oby. My tutaj całym sercem, cały czas jesteśmy za naszymi sąsiadami Czechami, ponieważ pamiętamy ich doping podczas wczorajszego meczu z Niemcami, który tak naprawdę niósł naszych zawodników. Było naprawdę głośno na naszej hali w Lubinie. A poza tym to dobrze jest, jak właśnie Duńczycy by odpadli, to z pożytkiem dla badmintona by było. Tak jest, coś by się nareszcie zmieniło. Gdzieś tam jednak byłoby może zainteresowanie w jakichś innych krajach. No w Danii to wszyscy wiedzą o badmintonie. Tak jest. W innych krajach, no w Anglii pewnie też, w Niemczech to akurat sporo. W Turcji, no to nie wiem, jak to teraz tam jest, no. Ale im więcej krajów uczestniczy w tej rywalizacji, bo już my właśnie dzisiaj z trenerem Borkiem przy śniadaniu rozmawiałem, to ta rywalizacja światowa też już trochę się tak wyrównała. Już nie ma tak, że jest taka dominanta azjatycka we wszystkim i wszędzie. Już to też mówiliśmy, że właśnie i w grach pojedynczych kobiet nie ma dominacji Chinek, które kiedyś bardzo, bardzo dominowały. Tak samo w grach pojedynczych mężczyzn, w grach podwójnych. No, tylko się cieszyć z tego. Tak jest, teraz błąd Janka, co sprawia, że odskakują Duńczycy na przewagę 8-punktową. I kolejny błąd Janka. No widać, że mają problemy Czesi teraz z przebiciem lotki na drugą stronę. Jeszcze serw wysoki. Trochę zaskoczył Berana, bo on był zagrany do środka, czyli Beran miał to na stronie backhandowej. Nie mógł tego zaatakować. No i 10 punktów, no to prawie już przewaga niemożliwa do odrobienia. A poza tym nawet nie wiadomo, czy warto tracić siły. Tak, tak jest, czy tutaj zostawić właśnie na trzeci set. Tak. Teraz mocna gra ze strony Czechów. Bardzo fajna, taka ciekawa wymiana, długa.
Zrzut na bramkę znowu z poświęceniem. Poświęceniem. Pięknie Janek wszedł tutaj na siatkę. Janek też z poświęceniem. Fantastyczna. Fantastyczna akcja na najwyższym poziomie. Chce się to oglądać. I teraz fenomenalnie Duńczyk zagrał. Klasa światowa. Tak, cóż za piękna akcja. Oby takich więcej. Tak, to aż miło było oglądać tę akcję rzeczywiście. Pomimo tego, że Czesi przegrywają 11 punktami, no to nas to cieszy. Wszyscy tak, wiesz, siłą, a jeden pomyślał. Było trzech chciało siłą, a jeden sprytem. Ale to jest właśnie to, o czym tutaj rozmawialiśmy z trenerem Kowalczykiem, że badminton to nie tylko siła, to też przede wszystkim głowa. Głowa tak i pomysł na grę i tak dalej. Co widzieliśmy, pana, że... Arnaud Merkle jest rozstawiony z numerem trzecim w turnieju indywidualnym. Tak, a ja się nie pomyliłem. O, Lauda, Jan pierwszy. Lauda i Toft to był pojedynek jedynki dwójki. Tak jest, tak. Turnieju indywidualnego. No, czyli widzimy tutaj, że numer jeden jest mocniejszy ewidentnie od numeru dwa, bo tutaj był wynik na korzyść Janka. I to 2-0. No tak, ale między jedynką a dwójką to na ogół nie jest tak, że są jakieś różnice takie duże. No. Poza tym, jak kiedyś był dominator typu Lindan, no to ten wygrywał ze wszystkimi. Tak jest. Ale teraz to już się też wyrównało, już teraz też potrafi przegrać. I teraz mylą się Duńczycy, zagrywając lotkę w aut, ale to nie zmienia faktu, że to oni wysoko prowadzą i są bliżej zwycięstwa w tym secie. Tak. No 18-6 to jednak 19 już, tak, że to jest taka różnica, że to praktycznie niemożliwa do odrobienia. Niemożliwa, no, to już jest. Czysto teoretycznie. Tak, 13 odrobić. Punktów. No nie wiem, czy z takich sytuacji wychodzili pan zawodnicy. Nie wychodził, panie Janku, nigdy tak z takich. Aż z takich to nie. Jeszcze jak było 10, to jeszcze jakoś się dało. Myślałem, że jak było 3, to się dało, a to 10. 10. Jak się 3, no było ciężko, zawsze gdzieś tam chyba pamiętam, że z 3 to max 15. Rozumiem. Czyli tak... Wyszedł pan tylko nie do końca, proszę tylko pana. Nie do końca, takie gdzieś tam. Oj Jezus, ale Janek teraz oberwał od swojego partnera. Winna lampa, no ale to już mówiliśmy. A to rzeczywiście tak zdarza. Czasem jest, że jak lotka wpadnie w reflektor, to tracimy ją na ułamek sekundy z widoku i ciężko jest wtedy później. No i jeszcze Czesi zdobywają kolejny punkt, ale to nie zmienia faktu, że... Duńczycy kończą ten set i mamy 21 do 7. 8. 8. Tutaj tam sędzia przysnął trochę, bo na tabicy, już ma. Tak, już ma. Znalazł tam, gdzieś tam nawklikał. Coś mu się zawiesiło chyba. No i teraz trener Niedźwiecki coś gestykuluje i no widać, że nie jest tak zadowolony jak po pierwszym secie. To no. Nie ma co się dziwić, bo już pomijam, że przegrali, ale przegrali bardzo, bardzo wysoko. Także Duńczycy zaczęli grać no, trochę inny badminton. Czesi się trochę cofnęli za bardzo chyba do obrony i ta obrona im się niezbyt udaje. Jeżeli jak oni byli w ataku, no to prowadzili grę i mieli sukcesy wtedy. Jeżeli się cofają, no to... To jak widać, tych sukcesów im nie przybywa. I mamy w tym momencie, my zaczynamy trzecią partię w pojedynku Dania-Czechy. A na korcie numer 2 Badminton Europe, tam prowadzenie w tym momencie Anglików. Co sprawia, że pierwszego seta w grze podwójnej panów wygrali 21-16, a w drugim prowadzą 6-4 i to oni najprawdopodobniej zagrają w półfinale Mistrzostw Europy.
Atak Duńczyków, dobra obrona, bardzo dobra obrona, bo takim zrzutem na taśmę spowodował, że Duńczyk był już w takim, no w niedoczasie, krótko mówiąc, i nie sięgnął już tej lotki. Byron serwuje. A tam Anglicy najprawdopodobniej się zmierzą z drużyną Turcji. Out, 2-1. 2-1. Ale się nawet zrobi tam pojedynek, półfinał. Który? Anglia, Turcja? No, Anglia, może. Turcja. No tam będę za Anglią. Jak pan mówi, no może i słusznie. No. A na naszym korcie właśnie 2-2 remis. Teraz bardzo ładna akcja. Atak Duńczyków, co sprawia, że zdobywają trzeci punkt w partii trzeciej. Ta obrona znowu była taka no, słaba tak naprawdę. No. Jest tutaj... Nagrał mu na rakietę, no to co? Musiał być punkt. Out. Out, out. No tutaj nie można już popełniać błędów, ponieważ no trzecia partia to już jest ostatnia partia. Tak, tu dla Czechów tak. No i dla Duńczyków wtedy tym bardziej. Tym bardziej tak jest. Teraz bardzo takie... Dobra asekuracja Czechów, że pierwszy zawodnik nie zdołał gwoździć. I mylą się Duńczycy. Nie zdołał się wygiąć Duńczyk, żeby zagrać tą lotkę na stronę czeską. Tak, ja tam dokończę właśnie. Pierwszy zawodnik się minął z lotką, ale drugi kolega był z tyłu czujny i tą lotkę przechwycił. Także rzeczywiście asekuracja bardzo dobra. Lauda serwuje. O właśnie, jak Czesi są w ataku, to od razu to jest inna gra i wtedy zdobywają punkty. Jest fenomenalne zagrania po stronie Czechów, co sprawia, że mamy 4-4 chyba. 4-4. Tak? Mamy remis. Robi się ciekawie nam na korcie centralnym. Piękna rzutka Janka, tak jest, atak. Oj. Kolejny, ale Beran myli się. Nie daje rady. I mają kolejny punkt. Tak, 5-4. Tutaj i Czesi, i Duńczycy idą łeb w łeb, bo nie dają odejść swoim rywalom. No może być taki bardzo ekscytująca końcówka tego meczu. Na przewagi? Może, jak na razie to... Wszystko na to wskazuje, ale Beran pięknie zagrywa teraz lotkę po siatce. Piękny return ze strony Czecha i zdobywa piąty punkt i mamy już 5-5. No, Dania w natarciu. O, chciał teraz płasko odegrać po przekątnej. Duńczyk, no ale zbyt nisko zagrało. Taśma się oparła lotkę i punkt dla Czechów. 6-6. No jak na razie punkt za punkt. Out. No i jest out, jest błąd Czecha, co sprawia, że Duńczycy zdobywają swój siódmy punkt i to oni w tym momencie skromnie prowadzą. No, myli się teraz. Mamy w tym momencie, tak jest, 8-6, dwupunktową przewagę zawodników z Danii. A tam widzimy już po prawej stronie rozgrzewają się zawodniczki zarówno czeskie, jak i duńskie. No nie wiadomo, czy potrzebnie. No muszą się rozgrzewać. Najwyżej nie wyjdą na mecz, no ale to jest. Rozgrzane być muszą. Bardzo dobry odbiór teraz do boku. O, i właśnie zaskutkowało to takim... Duńczyk ledwo odebrał ten odbiór i spowodowało to, że Czesi mogli zaatakować. Mamy w tym momencie 9-7 dla Danii. Mylą się Duńczycy. Mamy
Kolejny punkt ze strony Czechów i już tylko jedna punktowa strata do Duńczyków. Out. Tak jest. Ale pan Marek Idzikowski rozłożył te ręce, jakby chciał odlecieć. No ale teraz serw nie najlepszy i dający szansę na zbicie i ta szansa została wykorzystana. I atak? Nie, out. Nie będzie, jest out. I mamy 10-10, no punkt za punkt. Tak od początku, proszę pana, tak grają. Tak jest. Chyba te przewagi są możliwe w tym secie. O, ale piękne zagranie Duńczyka, ale Beran się nie myli. No tak, ale to było takie zagranie, bardziej, że no dał radę, ale nic z tym już nie zrobił, no tylko tyle, że lotka przeszła na drugą stronę siatki, ale to już Beran wtedy mógł zrobić z tym wszystko praktycznie. I zrobił punkt, jest 11 punkt dla drużyny czeskiej, 11-10. A na korcie obok? Nie wiadomo, co tu będzie, proszę pana. Tak na korcie obok, proszę pana, jest 14-10. Moi Anglicy prawie... Już 15, proszę pana. No już chyba Anglicy powoli zaczynają się cieszyć z półfinału Mistrzostw Europy, ale jeszcze poczekajmy, bo wiemy, że w tym sporcie może się zdarzyć wszystko. Tak, to prawda, aczkolwiek gdzie panowie siedzą tam na górze i... Spokojnie. I nie są tak jak Turcy, że tutaj będą świętowali z kolegami. Może oni byli przekonani, że wygrają ten mecz. No ale można by świętować. No, a też by można właśnie pokazać, to że Francuzi się cieszą. Nie wiem, czy świętowali. Chyba też nie. Nie, no Francuzi tak 3-0. To tak... Ale też można było się cieszyć. No, można było. No tak. Ale, to trzeba zejść na dół, proszę pana. To po schodach trzeba iść. Ojejku, to nie, bo tutaj kawałek drogi jest w sumie. Trzeba wejść po schodach, a później zejść po tych schodach. Dużo kawałek. No u nas jest 11-11. Nasi zawodnicy zeszli po schodach. Na kort. Nie sięgną. Jest 12 punkt dla drużyny czeskiej. Serwuje Lauda. Przepraszam, Beran. Beran. O, zwrot, pomyłka tutaj, tak jest Duńczyków. I 13 punkt z Czechów, co sprawia, że mamy coraz bliżej wyniku ale w tym meczu 2-2. Teraz był, o, to mi się podobało, proszę pana. Pan widział taki net drop? O, to było. Już nie dali rady zrobić z tym nic Duńczycy. Fielotka po prostu kręciła, tak na jest. 360 stopni. Żeby. I znowu, i teraz atak, tak jest, i dobicie, tak jest. Tak, dotknął tak jest. Tą lotkę Duńczyk, co sprawia, że pomimo tego, że wypadła na aut, mamy 15 punkt dla Czechów. No jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli piąty mecz w tym pojedynku, proszę pana. A Duńczycy takie zadziory takie psychicznie próbują, ale Czesi z uśmiechem na twarzy przyjmują te wszystkie sytuacje. No posłuchali rad trenera chyba. Tak jest. Marek Niedźwiecki. Jacek Niedźwiecki, przepraszam. Już. Bardzo dobry, ale fantastyczny. Fenomenalny atak. Nie wystawiają już tak Duńczykom, nie dają im możliwości atakowania. Sami są w permanentnym takim ataku i to skutkuje no właśnie takim, a nie innym wynikiem. 16-11 jest dla ekipy czeskiej. Pięciopunktowa przewaga w tej fazie seta. Może? Patrz, przeszła. Niesamowicie wybronił teraz. Brawo, pada. Brawo! 17 punkt. Fenomenalny odbiór zawodnika czeskiego powoduje, że mamy już na tablicy wyników 17-11. Należało się, proszę pana, jak psu buda. Jak psu buda. Fenomenalna akcja, naprawdę. Takie akcje cieszą nas. A w szczególności w wykonaniu zawodników czeskich. O, teraz przeciął
tą obronę zawodnik duński, zdobywając 12 punkt dla swojej ekipy. I mamy w tym momencie 17 do 12 dla Czechów. Tak, to i tak oni mają większy komfort gry w tym momencie. No na pewno, ale tutaj to jest właśnie dobry przykład na taką grę deblową i na to, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że te pierwsze trzy uderzenia są takie ważne, żeby nie dać możliwości ataku przeciwnikowi, tak? Czyli żeby nie wybijać tej lotki w górę, bo jeżeli zawodnicy są dobrze usposobieni do smeczowania, no to któryś atak zapewne kończy się sukcesem. Tak jest, my mamy w tym momencie 13 punkt Duńczyków i 5-punktowa cały czas, 5-punktowy, tak jest. I płaski odbiór, bardzo dobry, sięgnął. Wybicie kolejne, oddanie na siatkę. Piękny teraz okres gry. Z jednej, z drugiej strony fenomenalnie tutaj Duńczyk zagrał. Tak, otworzyli tam stronę kortu i widział to, że jest pusto, zagrał. No, taki... no i mamy w tym momencie 18 do 14, co sprawia, że już tylko 4 punkty przewagi Czechów. Tak, przydało mi się na tablicy teraz punkt. Oj, jakiś dramatyczny błąd. To się mówi kiks w piłce nożnej. Kiks, pełnił kiks. No ale faktycznie, bo tak... chciał ją płasko pchnąć, no a nie udało mu się wcelować czysto. I mamy już tylko 3 punkty przewagi zawodników czeskich. Tutaj poprzednio trochę Duńczycy. Brawo teraz Czesi! Fenomenalna akcja! Radość zawodników. Protestują, że była lotka w aucie, ale tu sędzia węgierski, dodam, bardzo. On jest za bardzo doświadczony, żeby się mylił. Tak mi się też wydaje i nie ma correction, czyli Czesi zdobywają 19 punkt. Sędzia przywołuje. Tutaj w tym momencie sędzia węgierski ma więcej nawet uprawnień niż sędzia, który siedzi nam na stołku. To znaczy uprawnień więcej nie ma, dlatego bo sędzia liniowy, jak pokaże out czy boisko, no to sędzia prowadzący może Tak, ale mówię w takim ogólnym... Tak, rzadko się to zdarza, ale czasem się zdarza. No, tak. Ale tutaj żeśmy organizatorzy zadbali o najwyższy poziom nawet i sędziów liniowych. Tak. I 20 punkt. Mamy lotkę meczową. Lotkę meczową dla Czechów. I to 5 szans na tą... Tak jest. 5 szans na to, by doprowadzić swoją drużynę do remisu 2-2 w meczu Dania-Czechy. Tu już na korcie obok zakończył się pojedynek między Anglią i Niemcami. Wygrali Anglicy. No siedzą, no, wygrali 3-1, atak Duńczyków, bardzo i jeszcze się bronią, tak. Uderzenie. To jest jedno z lepszych zagrań. Tak, ale to obaj mają to samo, to jest właśnie widać, jak wyszkoleni są technicznie zawodnicy duńscy. To jest i my czekamy teraz na 21 punkt tej trzeciej partii Czechów. Właśnie ta akcja jest rozgrywana. I atak. Jeszcze jeden dobicie. Fenomenalnie. Jest, się cieszą. Tak jest, my też się cieszymy. Mamy 21 punkt w trzeciej partii tego pojedynku. Pierwszy set Czesi wygrali 21 do 17. Drugi set zwyciężyli Duńczycy 21 do 8. Ale to w trzeciej partii zwyciężyli Czesi 21 do 16. 42 minuty. Czyli gratulujemy zawodnikom czeskim. W ogólnym rozrachunku jest obecnie wynik 2-2. My się z Państwem na chwilę żegnamy i do usłyszenia.
Ready to play. Thank you.
Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Alexandra Boyer and Amelie Magalund-Crow. On my left, Czech Republic, represented by Michaela Fukova and Teresa Sabikova. Wait, please. Referee, thank you. No, no, scoreboard. I witamy po krótkiej przerwie. Jest to ostatnia odsłona przedpołudniowej serii wszystkich meczów, bo już wszędzie się pojedynki zakończyły. Tu jest najbardziej zacięty między reprezentacją Czech i reprezentacją Danii. Ze mną siedzi Wojtek Szkudlarczyk. Tak, my no jeszcze gwoli przedstawienia po stronie czeskiej grają Fusowa, już znana nam z wcześniejszych gier, i Szwabikowa. Fusowa grała w grze mixtowej, a po stronie duńskiej gra też już nam znana Aleksandra Boje i Amalie Magalund-Krok. No jest to być albo nie być dla obu drużyn, tak? No tak, ci, którzy przegrywają, jadą, jak to się mówi, do domu. Co prawda nie jadą, bo zostają na turnieju indywidualnym, ale już w turnieju drużynowym się nie będą liczyli. No tak, mamy tutaj stan rywalizacji 2-2. Czesi zrealizowali te założenia z początku meczu, czyli wygrali singla męskiego. No później singiel damski przegrany, ale za to debel męski. Bardzo dobra postawa zawodników z Czech. Super zagrali. Tak, i trzysetowy pojedynek, także wyrwali te dwa punkty, co jest bardzo ważne. No i teraz... stany rywalizacji 2-2, debel kobiet, no można by tutaj się kusić o jakieś statystyki, która para jest lepsza, ale w tym momencie już statystyki nie będą grały. Tu można powiedzieć, że szanse 50-50. Bardzo ważne tutaj będzie psychologiczne podejście do tego pojedynku. Tak, ale już naładowani są na jedna i znaczy naładowane są jedne i drugie. Tam poziom adrenaliny, to podejrzewam, jest dosyć wysoki, tak, bo jest ciśnienie duże. Tak. Tak, właśnie tego ciśnienia to się troszeczkę obawiam. Nie wiem, jaki jest stan rywalizacji, ponieważ nie działa nam punktacja. A nie widzimy, o, to coś technika u pana Rafała zawiodła. Widać, że początek niezbyt dobry. Pan Rafał chodzi zdenerwowany. Tak, w wykonaniu Szwabikowej, która widzieliśmy też w singlu damskim, miała ten problem. Przegrała pierwszego seta dość szybko. Dopiero w drugim secie była w stanie nawiązać równorzędną rywalizację. I miejmy nadzieję, że tutaj od początku te pierwsze punkty pozwolą mi na to, żeby wejść w ten pojedynek i żeby mogły razem ze swoją partnerką walczyć na najwyższym poziomie. No, dobry odbiór. Dobry, taki rzut za siatkę w bok do linii bocznej. No to zawsze jest problem z odbiorem, szczególnie, że zawodniczka to ma jeszcze na stronie backhandowej swojej. Atak Fusowej. Szwabikowa dobija niestety i wyrzuca lotkę w aut. Tak, my dalej nie mamy podglądu punktów, jednak w przebiegu meczu widzimy, że to Dunki prowadzą na początku tej rywalizacji. Dobicie z siatki i punkt dla Dunek. 7-2. Nie ma, no coś tam, system padł, tak. Krótko mówiąc. Nie zgasło jak w Londynie, ale świeci się 0-0 permanentnie, także... A niestety mamy słuchawki na uszach, to nie słyszymy, co sędzia prowadzący tak, możemy tu mówi, oglądać tak, przebieg meczu. Tak. Widzimy, że ewidentnie Szwabikowa ma te problemy. Chyba jest zbyt zestresowana, nerwy tutaj biorą górę. To co w pierwszym secie swojej gry pojedynczej, prawda? Też była ale to był dobry odbiór akurat. Szkoda tego, bo to jest bardzo utalentowana zawodniczka, która ma bardzo dobre umiejętności techniczne i na pewno jakby mogła grać tutaj na najlepszym swoim poziomie, wniosłaby wiele na pewno do tego pojedynku. No szkoda, że nie słyszymy, jaki wynik, ale rzeczywiście raczej na 100% Dunki prowadzą, tak, i to znacznie.
też spóźniona była tutaj, żeby odebrać. Tak, już mam przerwę techniczną, 11 punktów dla pary duńskiej. Tutaj na pewno jest wysokie prowadzenie. No na pewno w dużych opałach jest debel czeski. Tutaj trenerzy będą starali się przekazać jakieś wskazówki. Ja nie wiem, czy to pomoże jeszcze w tym secie, ale na pewno pamiętajmy, że gramy do dwóch wygranych setów, także nawet jeżeli czeskie zawodniczki przegrają ten pierwszy set, tutaj jeszcze wszystko się może zdarzyć. Przypomnijmy wczorajszy mecz polskiego mixta po dość dobrym pierwszym secie i wygranej. W drugim prowadzenie 4-1, no i niestety jakoś wszystko się odwróciło, tak, wszystko się zacięło i to Niemcy wygrali dwa kolejne sety, także tutaj na pewno walka będzie do ostatniej lotki. Zresztą tu też mieliśmy taki, choćby przy poprzedniej grze podwójnej mężczyzn Czesi wygrali pierwszy set i to dosyć tak prowadząc tą grę, a w drugi przegrali właśnie bardzo, bardzo wyraźnie z drużyną duńską i dopiero uwagi chyba zadziałały takie, które trener poczynił Czechom, że zaczęli mniej dawać możliwości, mniej na atak ze strony duńskiej. To też się zdarza. Takie sytuacje się zdarzają szczególnie u zawodników, którzy mają 17-19 lat, grają na najlepszym swoim poziomie, nie są często w stanie utrzymać gry na tak wysokiej koncentracji. I tutaj odrobina spadku tego koncentracji spowodowało, że Czesi po bardzo dobrym pierwszym secie, drugiego przegrali 21, chyba 8. Mamy już podgląd, mamy 12-4 dla drużyny duńskiej. To znowu widzieliśmy, bo to już z mixta było nam znane, że Dunka serwowała serwem wysokim na fusową, ją zaskakiwała parokrotnie w tej grze pojedynczej, chociaż później już fusowa się przesunęła trochę do tyłu w odbiorze i miała łatwiej odbierać tego typu serw, już nie była zaskakiwana. I tak. Tutaj też się nie dała zaskoczyć, już pamiętając o tym. Już zawodniczka widać, że jest przygotowana na tego typu zagrania. I tak jak powiedziałeś, ustawia się troszeczkę dalej. Może ten odbiór krótkiego serwu nie jest wtedy tak agresywny, ale nie daje się zaskoczyć serwem długim tak. I ta lotka, tak żargowne mówiąc, nie wpadaj za kołnierz. No. Out. Tak, out i 13 punkt dla Danii. To przebieg jak na razie tej gry to wskazuje na to, że przynajmniej pierwsza partia będzie raczej gładko wygrana przez zawodniczki duńskie. Tak, widać, że są bardzo skoncentrowane. Myli się, tutaj nerwy się wkradają i może się tam dziewczyny uspokajają i zagrzewają do walki, to jednak te nerwy biorą w górę i wtedy umiejętności trochę spadają. Teraz troszkę dłuższa wymiana. To jest bardzo ważne dla zawodniczych z Czech, aby w tym secie zagrać kilka dłuższych wymian. Tak, poczuć lepiej. Tak, trochę. Poczuć lepiej ten kort, tak jak teraz, zdobyć parę punktów, tak nabrać pewności siebie w te swoje umiejętności. To przecież nie jest tak, że one z dnia na dzień nagle stały się gorszymi zawodniczkami. Oczywiście. One potrafią to zagrać, one wiedzą, jak zagrywać te lotki precyzyjnie. Także, tak jak mówiliśmy na początku, tutaj bardzo duże znaczenie będzie miało podłoże psychologiczne. Tak, bardzo trudno. Bardzo, bardzo dobra obrona. Za trzecim razem już jej się nie udało, ale dwa razy wygarnęła lotkę tak jak to Lauda w singlu robił, nie wiadomo jak, bo on też tak bronił niektóre takie zadziwiająco. Out. No, sędzia coś zwraca uwagę zawodniczce duńskiej. A. Jakiś błąd chyba. Czyli może był podwójny. Podwójne uderzenie, tak. Chyba lotka my jesteśmy za daleko, żeby to zobaczyć tutaj, ale lotka prawdopodobnie zahaczyła rakietę zawodniczki stojącej bliżej siatki i dlatego mamy punkt dla Czeszek. No, ale dobrze zagranie, znowu takie. No robią, Czeszki robią takie dziury, które Dunki bardzo dobrze widzą i grają właśnie. Tak, to takie są ewidentne błędy w ustawieniu i duńskie zawodniczki bardzo dobrze to wykorzystują. Na pewno trenerzy poinstruowali o tym, żeby grać właśnie w te wolne pola, nie grać na siłę. Teraz sędzia serwisowy wywołał błąd serwu, zbyt wysoko uniesiona lotka była przy serwie. Szwabikowa ma tutaj problemy z dobrym serwem. Zawodniczki duńskie już któryś raz są od razu w ataku.
Tak, Fusowa czasami próbuje odebrać te lotki jakimiś heroicznymi. Ale zwrot piękny to było. Tak, piękne zagranie. Tak. I tutaj chyba trzeba liczyć na to, że to właśnie zawodniczka czeska Fusowa weźmie tutaj ciężar chyba na początku tego drugiego seta i będzie starała się jakby... A to nawet trener Niedźwiecki, tak w przerwie z nim rozmawiałem, to tak właśnie mówił, że ten debel taki jest, że właśnie Fusowa tak bardziej bierze taką ciężar gry na siebie i prowadzenie, a Szwabikowa dobija, lata na siatce i tak dalej, ale to rzeczywiście Fusowa jest tym tu motorem, ostoją tego debla. No, myli się Szwabikowa teraz. Mamy lotkę setową. 20 do 8. 20 do 8, dość łatwe prowadzenie. Szkoda, ponieważ tutaj ten mecz, naprawdę cały pojedynek stoi na bardzo wysokim poziomie. Dwa mecze wygrane przez Czechy, dwa przez Danię. Mieliśmy tutaj pojedynki trzysetowe, więc szkoda naprawdę, żeby ten mecz był tak łatwo oddany, nie można powiedzieć oddany, ale tak łatwo wygrany przez zawodniczki. Super atak teraz. Dziewiąty punkt dla ekipy czeskiej. Tak jak mówiliśmy, Czeski tutaj muszą, one pewnie zdają sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko wygrać jeszcze tego seta, ale zdobyć jak najwięcej punktów. No i niestety pierwsza lotka setowa wykorzystana i teraz bardzo ciężka praca dla trenerów, aby zmotywować te zawodniczki, podpowiedzieć im jakieś dobre wskazówki przekazać na ten drugi set. No zobaczymy, czy się uda, bo to tam wskazówki przekazać to jedno. Ale przyjąć to drugie. A przyjąć i później zastosować to drugie właśnie. To, czyli przyjąć, czyli zrozumieć, co trener powiedział, później to zastosować. No i żeby zastosować tak konsekwentnie, a nie na pierwsze dwie akcje, tak? Tylko żeby już rzeczywiście to, co trener widzi i doradza, miało zastosowanie na resztę tego pojedynku. No to oczywiście też to się może zmienić, bo wtedy Dunki też mogą zacząć grać jakoś inaczej i trzeba zareagować. No to są takie permanentne szachy. Tak, to są takie troszeczkę szachy. Taktyka w tych grach podwójnych, zresztą w singlu też ma bardzo duże znaczenie, no dlatego... Tak wszystko wygląda na boisku, że takie jest proste, łatwe. Oni tu biegają, jeden ścina, drugi tam odbiera, trzeci tam dobija, czwarty znowu odbiera, ale to jest tak, jak właśnie tu Wojtek mówi, no taktyka, jeszcze raz taktyka, plus właściwie wyciąganie wniosków z tego, co gra przeciwnik. Dokładnie. Oczywiście te wszystkie zagrania, które podpowiadają trenerzy, muszą być przećwiczone. To nie jest tak, że trener przyjdzie na przerwie, powie coś nowego, tak, coś, czego zawodnik nie potrafi zrealizować, a potem się dziwimy, dlaczego on tego nie robił. To wszystko musi być przećwiczone. To są krótkie komendy, które trenerzy przekazują, a zawodnicy dobrze wiedzą, ponieważ powtarzali te uderzenia, te ustawienia tysiące razy i wiedzą, o co chodzi trenerowi. Tak, tym bardziej, że to są zawodniczki, które już są w takim wieku, że no, pewnie mają jakieś 8-9 lat treningów, tak? To mniej więcej, bo to są 17-latki, 16-latki, a zaczyna się w wieku 7-8 lat, także to są mniej więcej już z takim doświadczeniem zawodnicy. I dodam, że treningi mają raczej na pewno już codziennie. Tak, codziennie. Podejrzewam, że nawet w niektóre dni to są treningi dwa razy dziennie. Bardzo często to są zawodnicy, którzy uczęszczają do szkół sportowych, gdzie lekcje są dostosowane troszeczkę do treningów. Zawodnicy mogą rano trenować, potem idą do szkoły i po szkole jeszcze mają drugi trening. Także to jest bardzo duże obciążenie dla takich zawodników i psychiczne, i fizyczne, ale... Choćby w ośrodku w Białymstoku właśnie tutaj. Jak z Cedrem Kowalczykiem rozmawiałem, to... Mieszkają razem, chodzą do szkoły razem, no tak wszystko razem. No. Tak, no taki jest współczesny sport, naprawdę. Tutaj dyscyplina, która jest bardzo techniczna, wymagająca motorycznie zarazem, także no, żeby wyćwiczyć te wszystkie elementy, to są godziny naprawdę spędzone na treningach. No tutaj tak jak widzę, to Fusowa się właśnie teraz dwukrotnie tak już pomyliła i wyrzucając lotkę w bardzo duży aut, ale teraz jest bardzo dobry atak i mamy trzeci punkt dla Czeszek. No oby się im odmieniło i zaczęły grać naprawdę, bo tak trochę na stojąco tak grają jak na razie, mam wrażenie. Tak, jedne i drugie tak naprawdę. Tak, tak. Duńskie zawodniczki chyba są zaskoczone troszeczkę, że idzie im tak łatwo. Tak. I nie muszą się za dużo tak naprawdę wysilać, żeby
tak naprawdę one nie muszą zdobywać punktów. Spychają tak troszeczkę do obrony zawodniczki czeskiej, a które same popełniają błędy. Ale tu bardzo dobre zagranie, już chyba trzeci atak i bezpośredni punkt, czyli bardzo mocne uderzenie. No i oby jak najwięcej takich zagrań. Tak, chcieli sprawdzić, czy nie odbierze, a tu proszę, jak skarciło je. No ale teraz Fusowa się myli i no, broni w siatkę, niestety jest 5-4, dla Dunek. Trzewikowa. Tak, teraz bardzo dobre, ale jeszcze lepsze zagranie zawodniczki duńskiej, która, tak jak widzieliśmy, bardzo precyzyjnie lotka otarła taśmę i spadła tuż za siatką. Praktycznie tak, ale lotka też wynikało z tego, że ma dobry przegląd i widziała, że Szwabikowa była bardzo daleko od siatki, dlatego odrywała takiego net dropa. Dokładnie. Że nawet jakby jeszcze to Szwabikowa doszła do tego i jakoś sięgnęła, no to pewnie by podniosła lotkę. Musiałaby wbijać, tak. 5-6. Widać, że... Próba ataku nieudana. Tutaj widać, że Szwabikowa troszeczkę jakby otrząsnęła się po tym pierwszym secie i zaczyna jakoś grać. Tak, zaczyna grać. Te lotki wracają na stronę duńską. One Duńki, tak mówiliśmy, one na początku nie wiedziały za bardzo, co się dzieje, bo za łatwo przychodziły im te punkty. Teraz ta lotka zaczyna wracać. No i miejmy nadzieję, że to będzie dla nich coraz trudniejsze zdobywanie takich łatwych punktów, jak bardzo dobry atak Fusowej. Kolejny mocny atak zawodniczki czeskiej i to jest chyba klucz do tego, jakby do otwarcia tego drugiego seta. Tak, ale wcześniej właśnie zagrały tak raz klira, drugi raz klira, wszystko po krosie, tak wyrzucając te dunki do tyłu. Chyba po to może, żeby się przesunęły do tyłu, nie wiem. I później atak był bardzo, bardzo skuteczny, za wysoki serw. Ciekawa sytuacja, tak, zawodniczka duńska popełniła błąd odbioru, ale zarazem sędzia serwisowy wywołał błąd serwu, także punkt dla Danii. No, próbuję się porozumieć z sędzią prowadzącym, ale sędzia prowadzący praktycznie nie zmienia decyzji, bo to jest źle widziane. Znaczy, tym bardziej sędzia prowadzący może poprawić decyzję sędziego liniowego. Tak. Natomiast sędzia prowadzący nigdy nie zmieni decyzji sędziego serwisowego, ponieważ nie może ocenić lepiej danej sytuacji. Zwróćmy uwagę, że sędzia prowadzący jest na podniesieniu, a sędzia serwisowy siedzi na krzesełku, czyli na wysokości, można powiedzieć, tego pierwszego żebra. To on ma najlepszy przegląd sytuacji, jeżeli chodzi o błąd serwu. No tak, jeszcze tam dodam, że bo to tak już kojarzę, z kursów właśnie sędziowskich, sędzia prowadzący obserwuje stronę odbierającą, dokładnie, a nie serwującą. Dokładnie. Także choćby z tego powodu nie jest w stanie zobaczyć, jak było to serwowane. Dokładnie. Mamy teraz prowadzenie 9-8 zawodniczek czeskich. No trochę się wyrównało. Trochę się wyrównał nam ten pojedynek. Widać, że nabrały więcej pewności siebie, więcej atakują. Tak, kolejny bardzo dobry atak. Dunki właśnie konsultują się z trenerem, jakby nie wiedziały, co się dzieje trochę. Tak. No tak, to ten pierwszy set był bardzo łatwo wygrany i teraz tak jak mówię, Czeszki zaczęły przebijać tą lotkę, a zarazem bardzo mocno atakować, tak? I to jest na pewno duża trudność. Tak. Mamy przerwę techniczną. Jest 11 punkt dla Czeszek, no to wróży, że może będzie trzeci set i rzeczywiście te emocje w trzecim mogą sięgnąć Tak, zenitu. No to byśmy mieli tutaj tak naprawdę komplet, można powiedzieć, stany rywalizacji 2-2, gra podwójna na zakończenie tej rywalizacji. Jakby były jeszcze trzy sety, no to tak naprawdę wszystko, czego kibic może sobie zapragnąć. A jeszcze jakby Duńczyków ze strefy medalowej wyrzucić. Oj, to już by była na pewno niespodzianka. To już by była duża niespodzianka, bo to się rzadko zdarza. Nawet nie wiem, czy się zdarzyło kiedyś, żeby oni medalu nie zrobili. No chyba byłoby to pierwszy raz w historii. By ich obśmieli starsi koledzy. No ale żeby tak było, to Czeszki muszą to wygrać tak naprawdę. Najpierw wygrać tego seta, a potem jeszcze trzeciego.
No ale to powoli, powoli tak napawa optymizmem, bo zaczęły trochę rzeczywiście lepiej grać Czeszki. Jeżeli by doszło do tego trzeciego seta, tutaj jeszcze będzie miało bardzo duże znaczenie przygotowanie fizyczne tych zawodników, bo przypomnijmy, że to są już trzy mecze rozegrane w grupie. Niektórzy zawodnicy grają po dwie gry w każdym meczu, także no, to już są, możemy to liczyć w godzinach spędzonych na korcie na tym turnieju, a jeszcze przed tymi zawodnikami jest przecież turniej indywidualny. Tak. Atak fusowej, no musi trochę odpocząć, to już... Tak w deblu kobiet, tak jak teraz widzimy, bardzo długa wymiana. Zdarza się to bardzo często, że z obrony przechodzą zawodniczki do ataku i te zmiany są bardzo częste. Teraz bardzo dobre dobicie zawodniczki duńskiej z siatki. Mamy 9 do 11, serwować będą Duńki. Na sali się zrobiło. Tak, no wszyscy tutaj są, tak, oglądają tak. Ten mecz. Byli się Szwabikowa. Tak jak mówiliśmy, wszystkie mecze inne się skończyły, także zawodnicy innych reprezentacji oglądają, kibice oglądają ten jeden mecz i tak jak wcześniej mogliśmy słyszeć głośne dopingi w czasie danego pojedynku, które dobiegały z innych kortów, tutaj wszyscy są skupieni tylko na tym meczu. Atak fusowy. No... I oddanie, i nieskuteczny atak, nieskuteczny atak. Tak, i Duńki tutaj zniwelowały tą trzypunktową stratę do zawodniczek z Czech i mamy stan rywalizacji po 11. Jak tutaj mi podszedł kolega, pokazał, że akademicy z Warszawy, bo tam jest akurat rozgrywany turniej, akademickich mistrzostw Warszawy. Pozdrawiają wszystkich w Lubinie, no to my ich również pozdrawiamy. Tak. Tak, pozdrawiamy akademików z Warszawy. U nas jest 12-11 dla Dunek się zrobiło, także tak, 3 punkty po przerwie to one zdobyły, a nie... Nawet 3, chyba było 11-8. No 8, i kolejny, tak? Kolejny punkt. Bardzo zła seria zawodniczek z Czech. No, muszą teraz jakoś coś zdobyć, punkt przynajmniej, bo za chwilę już będzie tylko gorzej. Swoją drogą też Szwabikowa, nie wiem, gdzie ona ma tyle siły, żeby to tak uderzyć. Tak, tutaj badminton to nie tyle mięśnie, tak, bardzo szybkość. Szybkość uderzenia, tak, to... Mieli się Dunka out, jest... 12 punkt dla zawodniczek czeskich. Tak, które zdobywałem bardzo ważny punkt i zbliżałem się na jeden punkt. Jeden punkt różnicy to jest taki kontakt już bezpośredni z przeciwnikiem. Wtedy łatwiej się troszeczkę gra. No, jak stracimy 4-5 punktów do przeciwnika, wtedy te wszystkie zagrania wiemy, że muszą być wykonane bardzo dobrze i bardzo trudno się wtedy gra. Teraz błąd zawodniczki czeskiej nie powinna puszczać takiej lotki. Nie w takiej fazie. W takiej fazie gry, jeżeli nie jesteśmy pewni, to nie sprawdzamy przeciwnika. Lepiej grać i być pewnym, a nie może wyjdzie. Teraz bardzo mocny atak. Ale trochę była spóźniona Szwabikowa, albo za blisko była siatki, nie mogła tego zbić. Za blisko była siatki, nie mogła zbić, tak. 15 punkt. 15 punkt do zawodniczek duńskich, no i to zwycięstwo w tym pojedynku wymyka się Czeszkom, tak. To... Wymyka, bo rzeczywiście set zaczęły bardzo dobrze i na przerwę prowadziły, no a teraz stanęło, Dunki się opanowały i... Tak, teraz bardzo dobry serw zawodniczki duńskiej. Tak. Fusowa musiała od razu wybijać, grać obronnie i to właśnie spowodowało. Tak, została w blokach. Tak, spóźniła się do tej lotki. 16-12, 4 punkty przewagi. No, zanosi się, że raczej nie będzie niespodzianki. Nie, podobna sytuacja. Tak, jak poprzednio. Podobna sytuacja. 17 punkt to. Zawodniczka czeska ma tutaj widać, że bardzo silne uderzenie z tyłu kortu, jednak duże problemy z grą w obronie. No i nieudana zrzutka na 18 punkt.
bardzo zła seria. Prowadziły przecież Czeszki 11-8 bodajże do przerwy. Zdobyły tylko jeden punkt po przerwie. Zawodniczki duńskie już 10 punktów. Tak. Dobicie i 19 punkt, także no raczej zmierzamy do końca tego pojedynku i no niestety niespodzianki raczej nie będzie. Tutaj widzimy kibiców duńskich, tak, znaczy, oni świętują, oni wiedzą, że to raczej się nie przegra. Zbyt duża różnica na tym poziomie, żeby jeszcze to przegrać. Chociaż myli się teraz Dunka, 13 punkt dla Czeszek, ale raczej z Francuzami spotkają się Duńczycy. Duńczycy, tam będzie chyba ciekawy ten pojedynek, ponieważ reprezentacja Francji przywiozła tutaj bardzo mocny skład i myślę, że ciekawy będzie ten pojedynek. Tak, ale to też jest o tyle ciekawe, że jest teraz 20 punkt dla Dunek. O tyle ciekawe, że do finału, czyli do tej czwórki, awansują drużyny rozstawione z numerami 1, 2, 3, 4. Tak, no to będzie tylko także to potwierdzenie jest dobrego rozstawienia. Potwierdzenie dobrego rozstawienia. Ja tutaj przypominam, że Czesi nie byli rozstawieni, także bardzo wysoko zeszli. Out i 21 punkt dla ekipy z Danii. Dunki wygrywają w dwóch setach 21-9, 21-13. W ogólnym meczu 3-2. Do dalszej gry awansują Duńczycy, a my z Państwem się będziemy żegnali, będziemy zapraszali na sesję popołudniową, ona zacznie się o godzinie 17. Nie wiem, co będzie na korcie numer 1, czy będzie to pojedynek Francja-Dania, czy też Turcja-Anglia. Zobaczymy. Oba są na telewizyjnym, jeden będzie z komentarzem, drugi nie. Z Państwem się żegnają Wojtek Szkudlarczyk i Piotr Kopyt i do usłyszenia, do widzenia. Thank you.